serdecznie Państwa na drugiej konferencji przed drugą galą Prime Show MMA 2 Kosmos. A ze mną w studio prowadzący galę Michał Cichy. Cześć. Oraz włodarz federacji Kasjusz Don Kasio Rzeciński. Witamy wszystkich, cześć. Panowie, pierwsza konferencja za nami, poddymione. Czego się możemy dzisiaj spodziewać? To tak było poddymione na ostatniej, że wiadomo, że ludzie chcą coraz więcej dymów i dzisiaj wydaje mi się, że będzie o wiele lepiej, zważywszy na to, że mamy pełny skład. No może nie pełny w stosunku do poprzedniej konferencji, bo jednak kontuzje u nas miały miejsce, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej. Nie, no błagam! Kasio? No kilka właśnie kontuzji się wydarzyło, więc kilka będzie zmian, ale to powiemy zobaczmy, przy jakie panelach kontuzje o tym wszystkim. Ale poradziliśmy sobie nawet teraz na ostatnią chwilę do jednego zawodnika, musieliśmy znaleźć. Zawodnika jest już wszystko podpisane. Jednego zawodnika będzie brak, ale to akurat dużo nie straci. Na ważeniu mi się wydaje, że wszystko się napędzi na nowo. Jaka walka jest dla Was najciekawsza tego wieczoru? Wiesz, dla mnie na pewno jest ten main event, w którym Parkę walczy z Szulim, dlatego że Parkę dawno nie walczył takiej walki stricte MMA. No Red wiem, Red i Capela właśnie jestem ciekaw, czy Capela też ma. Capela ma to przejebane, tak bo Capela akurat byłby zabawny. Powrót do walk, bo pamiętajmy, on stoczył trzy walki przegrał. A co z Arabem w końcu? Polskim. I teraz nie bierze nikogo na odbudowanie, nie bierze jakiegoś Arab, gracza, tylko walczy z Normanem Parkę, który jest cały czas na fali. Co z Arabem? Arab walczy czy nie walczy? Ogólnie ta karta jest tak ciekawa, jest, są prawdziwe freak fighty. Zawodnicy mali przeciwko dużym, to jest to, co zawsze lubiłem oglądać na galach Pride. Wszystkiego najlepszego i zdrówka, bo najważniejsze. No dla mnie też pałka z Szulim jest najciekawsza. No i jestem ciekawy właśnie, jak Szuli do tego podejdzie, bo wiadomo, długo a urodziny mam w sieci nie było. Paweł trochę pewnie pozapominał, jak to jest na tym zawodowym poziomie, więc może trochę zlekceważyć przygotowania. Gdzie i tak fajna to jest szansa dla Szuliego, więc miejmy nadzieję, że ją wykorzysta. A tak freakowo-sportowo, no to na pewno jestem ciekawy. Kurwa Riko, spierdalaj z tym portfelem, znajdź sobie portret, mi się podoba, a nie kurwa... No i jeszcze jedna walka mnie bardzo ciekawi, która wynikła teraz po tych roszadach niektórych, ale to się dowiedzą ludzie przy panelach. A ja mam do Was pytanie odnośnie walki Stifler-Bombardier. Uważacie, że Stifler jest mega odważny, czy raczej głupi wychodzą do takiej walki? No ale kurwa, co to jest za pytanie, czy Stifler jest głupi, czy odważny? Wystarczy zobaczyć wypowiedź Stiflera jakąkolwiek. Stifler jest turbo głupkiem. Pozytywnym, zabawnym i szczerym, nawet ale głupkiem. Akurat mi się Stiflerze podoba to, że jest turbo szczery. On nawet się przyznał, kurwa, że od bloku nie robi mu faja, nie stawała dwa miesiące. Super! Takich szczerych ludzi potrzebujemy, ale co by nie mówić, jest kurwa głupi. Szanowna pani psycha przesyła 9 zł i 70 groszy. Po prostu nie kalkuluje. On dzięki idzie za umilenie wieczoru lajnikiem MW. Stawia mu tarota, on mówi, dziękuję, że może walczyć. Stifler to bierze bez zastanowienia, więc wydaje mi się, że nie wiem, no, raczej nie głupota, ani nie kalkulacja. Podoba mi się to, że jak on dostaje jakieś nazwisko, mówi, biorę to. Nie ma kalkulacji, bierze to jak siema, leci. Rafciu. A poza jakbym tym, wiesz, Bombardier też nie rusza się jakoś super, więc to nie jest walka skoro taka, tak bardzo na 100% Stifler przegra, bo ma bardzo dużo. Mega się wkurwił. No, ja właśnie byłem zdziwiony, że u Stiflera nie ma jakiejś tam, nie wiem, analizy za dużej, tylko on Karol idzie do wróżki. Przesyła 2 złote i 14 jak mu powie, groszy, że jest okej, okay, to tak, Prawcu, ale proszę, się kup koszulkę Supreme X Pope jest taka piękna z papieża. Co ty pierdolisz? I był wkurzony, że teraz niby jest na niego tylko już 60%, a na Bombardiera 40%. Wróżka mu tak mówi, czy wróżbita. O kurwa. I był bardzo wkurzony Bobek i że już chyba na razie nie pójdzie, bo nie chce sobie groszy w głowie. Rutkowski, ale mi się wydaje, że jak dobrą taktykę Stramowicz buduje Stifler, to Bombardier jest do ogrania. No to ale nieprawdą, też jestem ciekawy właśnie Bombardiera, czy to... Ej, widzowie, kupcie mi to! Przypadek, czy on jest tak... Ja chcę tę koszulkę, mam wyjebane! ...to udowodnił w ostatniej walce... Jaka to jebana! ...że to raczej nie był przypadek, że Bombardiera tak szybko znokautował. Koja czarną. Panowie, co sądzicie? Ostatnio można powiedzieć, ja to tak sobie nazwałem, wybuchła afera dachówkowa. Jeżeli chodzi o bagietę, jak wy się do tego odniesiecie? Ho, ho! Chyba jak Don Gasson na całą sprawę od podszewki. No ja byłem u niego i tam jakiś sąsiad się zaczepiał, kiedy ta dachówka, kiedy wyjaśnimy te rzeczy finansowe, bo chyba on nie zrobił tej dachówki. Proszę no cię, donate na czas konferencji. Niego, gdzie spokojnie robił tą dachówkę. To już wszystkie donate, które doszły w dniu dzisiejszym. Nie stresuj się. I nawet, o dziwo, ale to jak to mówią, szewc w dziurawych butach chodzi, bo u bagiety w domu dachówka, no to
do poprawki. Pozostawia wiele do życzenia, tak, chciałeś powiedzieć. Bardzo wiele. Kolejna afera budowlana. Afera dachówkowa. Kasio, słuchaj, gala jest w Gdyni, tak? Nie czujesz presji? Jesteś z Trójmiasta? Jest ta gala u ciebie? Znaczy, pochodzę z Iławy, ale już kupę czasu mieszkam w Trójmieście. Nie, nie czuję. Fajnie, dużo znajomych przyjdzie, zobaczy ten mój i moich współlasów produkt, więc jestem zadowolony. Też ludzie na wakacje jadą. No nie nazywaj, kurwa, współlasami ludzi, rozrywki, którzy cię wynajęli, kurwa, do tego, żebyś siedział i swoją mordą promował galę. To nie są twoi współlicy, tylko twoi pracodawcy, no kurwa. Dzieci zabrać. Już dawno ci to udowodnili, wchodząc w KRS-y. Po chuj pierdolić. Ja sam wiem, że jesteś zakontraktowany na trzy gale. Przedłużą? Nie wiem, być może, ale jacy współlicy? No wiesz co, nie wiem, czy masz jakieś nowe informacje, jest tutaj. A jakie punkt chcesz Aga zdobyć? Noga, ale w moim po uderzeniu zdaniem, z główki. Po uderzeniu z główki. Jak jesteś pełnoletnia, to wiesz. Mieszkują z tego, zakręcycem swym, że tak powiem. Bagieta rzucił się na niego i przewrócił się po prostu z krzesełkiem, to tam coś sobie zrobił z nogą, ale no, nie wydaje mi się, że to było coś poważnego, no ale wiadomo, pech może się zawsze zdarzyć, ale wydaje mi się, że wyjdzie. A czy Jaś Kapela lubi trochę dramatyzować tak? Widz przesyła 2 złote i 91 groszy. Kapela akurat super live na odstresowanie przed jutrzejszymi wynikami. No nie pozwolił sobie nie wyjść i nie zarobić. Dzięki Widzu. Michał, gala coraz bliżej. Nie wchodzę na truspika, Widzowie. Wiesz co, największe emocje to ja czułem przez ostatnie dni, jak się dowiadywaliśmy o kontuzjach. Wiesz, nie mam czasu. To jest najgorszy moment chyba gali. Wtedy wiesz, jak już przychodzi sama gala, to czujesz takie szczęście. Nie wiem, to mają też zawodnicy, że jak już w końcu wychodzą do klatki, to się cieszę, że już te przygotowania skończone, że waga zrobiona i że w końcu mogą się bić. To ja mam to samo z galą. Te wszystkie te momenty, konferencje są fajne, ale wszystkie dookoła, czyli wiesz, układanie karty walk, zmiany rywali, ciągle stres, myślisz nad tym, jakie zestawienie zrobić, żeby ludzi porwało i tak dalej, to jest najgorsze. A później to już tak naprawdę, jak przychodzi ważenie, gala, to już masz spokojniejszą głowę. No ja nawet teraz tak mówię, kurde, jak szybko mi droga z Gdańska do Warszawy tu minęła, ale właśnie byłem teraz w trakcie 4 godziny na telefonie, szukaliśmy zastępstwa, ale dowiecie się dopiero zaraz dla kogo, ale się udało, więc no jest dobrze. Panowie, jest z nami dzisiaj Norman Park, jest obecny, poprzednio nie był. Krótka piłka. Co musi zrobić Szuli, żeby wygrać tą walkę? Wiesz co, mi się wydaje, że wszystko, co... No ale siedzę nim z tym... Dobra, ja mogę z nim siedzieć, jak mi odda pieniądze, które dostaje. To jest jedyny... Ja mu to powiem zresztą. No, ja mu nie będę kontentu za darmo robił. Zarobił, kurwa, to ma płacić. Na taki poziom po prostu, żeby dojść do parku Sparterzy, który też... To tak nie działa, wiesz? Halo! Dostałeś pieniądze, jak chcesz, żebym ci kontent robił, to mi płacisz. Jest to jaki postęp Szuli. Nie dostałem pieniędzy. A no, wiem, dostałeś koszulkę Realu. Nie wiem czy Realu. Ronaldo z podpisem. No właśnie, a koszulka jest warta 30 tysięcy złotych, bo ty za nią musiałeś dać. No mi się wydaje, że u Szuliego może być ten głód, nie? Więc musisz się podzielić finansowo, sprzedawczyku jebany. Do wygranej i tak. No dobra, to mogę ci wypłacić, kurwa, dwa liście, kurwa, pedofilu. Och, ten twój poziom jednak humoru od 5 lat nie uległ zmianie. Już trochę jest w tych frikach, na pewno się tak ostro... Myślałem, że ty doroślałeś. ...ostatnich walk, bo czuł po prostu, że ma dużą przewagę... Kurwa, ty coś... Kurwa, sprzedałeś się za spoconą koszulkę, jesteś takim, kurwa, żałosnym gównem. Tobie też żałuję? Nie. Totalnie. U mnie jest lepiej. No ja nawet nie wiedziałem, jak tu Michał mówi, że... U mnie jest lepiej, zapraszam. Szuli ma słabszą stójkę, no to też... Lipa, bo... Masz teraz reklamę? Z kolei trochę... To co mam? W reklamę. Stójkę, bo miał nie. Dużo tych... U mnie się już biją. Aha. No. Usłyszałeś gala? No tak. Kup se internet. Stary, kurwa, kup se lepsze, kurwa, streamy. No ale po co mi kupujesz lepsze streamy? Ja mam właśnie streamy z pasji, stary. Ja nie wołam pieniędzy za to, że oglądam jakąś galę. Sprzedawczy popierdolony. Czy jakąś galę oglądasz? Tak. A czemu krzyczałeś, że chcesz 30 tysięcy? A kiedy? Za lożę szyderców. No bo to jest inna sytuacja. Ja wtedy nie występuję u siebie, tylko u kogoś. No a nie? No stary, no w tym momencie jechałem do kogoś i na cudzym live'ie występowałem. Potem musiałem cię, kurwa, słuchać dodatkowo. Tam jesteś żenujący, tak szczerze. Ty też. Ile masz widzów? 7,5 tysiąca. Jesteś żałosny. Ty, czemu niby? Tak uważam. Bo co, bo jestem popularny? Tak. No.
Jak chcesz, możesz przyjść zobaczyć mój sparring z Filipkiem. Kiedy? Czwartek. Nie będzie mnie prześladował twój trener? A dlaczego mam cię prześladować mój trener? Jego nie będzie. A czemu go nie będzie? No bo my sobie prywatnie nagrywamy, po prostu nam salę udostępniają, ale on będzie w tym momencie prowadził trening innej osoby. No. Mega ma łapek w górę mi zostawiliście, widzowie. Tak, zostawcie lajka i zostawcie suba. Ja pierdolę, kurwa, jak mnie męczą te reklamy. No, najewali tych reklam tyle co na TVN-ie. No tu w telewizji jest się tutaj, po każdej części jest tutaj przerwa taka, gdzie oni pierdolą w tym studio? Tak. To może, żeby sobie nie krzyczeć, to oglądamy osobno te części, a potem jak jest to studio, to mamy w chuju to studio i gadamy ze sobą o tej części konferencji. Co ty sądzisz? Nie będę rozmawiał o części konferencji, bo on to w piździe mogę porozmawiać o innych ważnych rzeczach. O wszystkim i niczym. Okej, okay, czyli na przykład kończymy. Nie wiem, ale... Mi nie zapłacili, stary, mi nie zapłacili. Ja dostanę koszulkę Cristiano Ronaldo z podpisem. Panie a panowie, zapinajcie pasy, ponieważ ja dostanę do najwyższych widzów. Polecimy razem dobra, w kosmos. Ja idę, dobra. Witam was dobra, na drugiej konferencji przed drugą galą. Widzowie, donaty działają. I MMA. Lajki też działają. Rafczyk jest kurwe groźny. Dobra, łysy z Brajdą zapowiadaj. Pierwszego prowadzącego konferencję przed państwem. Wybitny sportowy dziennikarz oraz najgroźniejszy zadymiarz, panie i panowie, Michał Cichy! Kurwa, czemu wy wszystkich od zadymiarzy, kurwa, wyzywacie? Dymy, 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 dorośli mężczyźni pierdolący, kurwa, o dymach. Kto to przepuścił, kurwa? Dymy i chuj. Największy zadymiarz. Dzisiaj będą rekordowe dymy, ale poddymimy. Spokój, stary. Jakby mnie na fejmie przedstawili największy zadymiarz, to bym podszedł i kurwa mikrofonem w łeb temu chłopu, co to powiedział, zajebał. Bez tego człowieka gala Prime Show MMA nie mogłaby się odbyć. Panie i panowie, powitajmy potężnego włodarza. Przed wami Cassius Don Cassio Trzeciński. Przed wami człowiek, któremu przyświeca hasło Wiksa, gaz, mielonka. Posiadający ostry konflikt ze swoim rywalem będzie chciał... Kurwa! Mielonka to ma ostry konflikt panie intelektualny panowie. Sam ze sobą. Ogólnie wiecie co mielonka odpierdolił ostatnio? Z racji takiej się pokłócił z Cassiusem, to stwierdził, że da unfollowa wszystkim nam na Instagramie i okazało się, że wszystkie osoby... od nas z ekipy dostały unfollow, tak o z pizdy, bo on się z nim sam pokłócił i on ma w piździe. Dziwny ziomek ogólnie, ten typ ma 12 IQ kurwa, w momencie, w którym wypije alkohol to ma 4, no i wtedy te wywiady wyglądają, ale szczerze, no jest to kurwa niebywałe. Ja też mu unfollow dałem, bo po chuj mam go obserwować w takim momencie, ale jakby ja nie rozumiem procesu myślowego, po co on to zrobił, dlaczego, jakby jaki ma to sens? No nie rozumiem tego, nie? Jakby wiecie, gdyby mi zabrał followa, tylko okej, jest to jakoś do uzasadnienia. Ale on wszystkim zapierdolił. W ogóle za każdym razem, jak szedłem w profil jakiejś dziewczyny na Instagramie, która mnie followuje, wchodziłem w jej zdjęcia, to przysięgam wam, wszystkie zdjęcia Milionidas lajkował. Jurny 40-latek! Kurwa, też od jego wieku robił. No nic. To wiecie, nie to, że mam problem do niego o to, że mi unfollow dał, nie? Tylko... po prostu jest dziwny. Wiem, że nie ma audio stary, bo oni tu drą pizdę, kurwa, zapowiadają to ludzi. Jeszcze w taki cringe'owy sposób i zapowiadają, że tego słuchać nie chcę. Przed wami Mateusz Mil! Za ile kupla twoim zostanę? Za 200 zł. Za 1000 zostaje dziwką. Zostać mi na noc. Albo nie, bo to za tanio. Na godzinę. Jestem popularną dziwką.
O! Lady Madeleine. A teraz czas na zwycięzcę pierwszej edycji Love Island. Uczestnik takich show jak Taniec z Gwiazdami oraz One Night Squad. Były zawodowy tenisista, 14-krotny mistrz Polski. Teraz pokażę wam, jak radzi sobie w klatce. Panie i panowie, Mikołaj Jędruszczak! Kurwa, nie wiem skąd oni wzięli pomysł na te laski. Kurwa, zamiast pokazać brzusia czy cysia, to kazali im się w zbroję ubrać. Ja pierdolę mistrzowie marketingu, kurwa. A teraz czas na show. Ale starszy pan z widowni się obejrzał. Znany jest z mocnych zestawień na galach free fightowych. Kontrowersyjna postać, król mikrofonu, gotowy na kolejną bitkę w klatce. Panie i panowie, przed wami Marcin Mielonidas Makowski! Ciekawe, czy wie, do którego krzesła ma iść. Ty, kurwa, trafił skubaniec. Chyba mu mapę narysowali przed wejściem. Ten zawodnik ma na swoim koncie 4 walki, z czego 3 zakończyły się jego zwycięstwem. Wychowanek Czerwonego Smoka rusza po kolejną wygraną do rekordu. Panie i panowie, Sebastian Stronowany Nowak! Stronowany strasznie dojrzał, bo zawsze wyglądał taki bobasek z buzi. Taki po prostu pulchniutki był, grubiutki. Jak dzieciuszek wyglądał? A teraz tak wydorosiał z twarzy, taki groźny się kurwa zrobił. Nadal jest to bobasek. A taki groźny bobasek to cię ugryźć może, stary. Witam was serdecznie na drugiej konferencji przed Prime 2 Kosmos. Zanim zaczniemy, oczywiście najpierw ogłoszenia parafialne. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod PRIME. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na galę Prime Show MMA. Oraz zapraszamy do konkursu naszego partnera Pyszna Fabryka. Na ich wygrać bilety na galę, która już jest 9 lipca. Panowie, zanim zaczniemy, ciekawi mnie, co ty, dziku, masz na ręce? Co się stało? Witam serdecznie wszystkich. Powiem tak, no przykry wypadek mi się zdarzył w piątek, ostatnie sparingi miałem i niestety mam złamanie beneta kciuka prawego, skośne położenie przełomu, przemieszczenie, ograniczenie odwodzenia. Kolejny się kurwa nie bije? W piątek byłem w szpitalu, myślałem, że może się chirurg pomylił. Dzisiaj jeszcze raz byłem u ortopedy, żeby to sprawdzić. Powiedział mi to samo, chciałem blokadę zrobić, bo bardzo mi zależało na tej walce z Ratajem, żeby tu wyjaśnić ten konflikt. No nawet z jedną ręką chciałem wyjść, tylko bolało mnie to troszeczkę, że ja bym wiedział, nie powiedział nikomu, że się bije z złamaną ręką. Dostałbym przez przypadek, bym się potknął, bym się wyjebał, rękę bym przekrzywił, już bym nie wstał. No a Rata jest takim debilem, żeby się cieszył, że z Kaleką wygrał, nie? Dlatego nie mogłem na to pozwolić. I no wolę powiedzieć jak jest, no lekarz mi też powiedział, że jakby idę do walki nawet z blokadą, to nic mi ta blokada za bardzo nie da, że lekko kciuk mi się odegnie, bo lekko zginać mogę, ale w drugą stronę nie mogę go zrobić. Pójdzie i teraz tak, 4 tygodnie mi się będzie zrastała ręka teraz, plus minus. Ja bym walczył od 3 do 6 miesięcy, operacja, bo pewnie by mi się jeszcze gorzej zrobiło. Trzech typa z karty wypadło i chuj, 3 walki się wyjebały. Nie, Milanizasowi nie lej, kurwa. Tak jak mówiłem ostatni miesiąc, wiedziałem, mocno zapierdalałem. No i boli to wszystko, bo nawet w moje urodziny nie piłem. Skupiłem się mocno na tej walce, naprawdę zapierdalałem. I boli mega to, że no za tydzień wy sobie walczycie wszyscy, no a ja sobie popatrzę z trybun. Czyli obsrałeś się. No, następna walka z tobą. Dobra, Rataj, wierzysz w to, czy się obsrał?
A czy to taka rada, nie? Jak dużo biłeś Niemca po kasku, to przynajmniej trzeba było rękę zamieniać. To byś nie miał kontuzji pewnie. O kurwa, ty to jesteś rzeźnik jak chuj. No w chuj. Kurwa, nie wiecie co, poczekaj chwilę. Jak coś... No nie, wracaj na swoim poziomie. O, dziku prezenciki! Jak nie będę się bił, to chociaż Ratajowi, jak lubi bić... Pewnie flaszka w kształcie penisa. Tak. Nie no, tutaj pento dla Rataja. Cimik. A teraz mężko zaczął, kurwa, lubisz, nie walczy. Lubisz fiuty... Kurwa, to jest chujowe! Ziomek się, kurwa, nie bije, sam powiedział, że się bić z kontuzją nie chce, po czym przychodzi i kogoś kutasem po mordzie uderza. No kurwa, no to albo się bijesz, albo się nie bijesz. Jak się nie bijesz, to nie uderzasz, kurwa, na konferencji rywala. No kurwa, na litość boską. Rata, jakbyś skomentował. To jest dla ciebie, daj mu to. Patrzcie, jaki napis. Słuchaj, badania mamy od dwóch lekarzy, żeby nie było, żebyś właśnie nie gadał pierdół. Ale ty lubisz też takie rzeczy. Ale teraz tak się wiedział, że dziku ma przygotowane... Penis! Dałem go mężczyźnie! Penis! O, mikrofony im nie działają. Oj, kurwa, zajebiście. Kurwa, w sumie na morze nam oszczędzili słuchania głupiego pierdolenia. Albo mi się słuchawki odłączyły. Nie wiem. Nie no, mikrofony nie działają. Czekajcie, sprawdźmy, czy mój live jest słyszalny. Nie wiem. No, słyszalny. No, wyłączyli, kurwa, mikrofony. No dobra, ja bym jeszcze tylko dzika dopytał, ale co? Na kolejną galę chcesz, żeby się odbyła ta walka? Ja chcę jak najszybciej tą walkę, ale też wiem, że strollowanemu bardzo zależy na tej walce, nie chcę się wpierdalać. Po strollowanym chciał, bo wiem, że strollowany bardzo chce wyjaśnić sobie tą porażkę z Ratajem, bo bardzo tego to boli. Ja chcę jak najszybciej. Się da. No muszę powiedzieć, że aż tak bardzo strollowanemu nie zależy, bo dostał propozycję, ale powiedział, że no teraz się przygotowywał teraz, pod mielonkę. Poczekaj, dostałem propozycję, ale Maciej powiedział, że i tak na nią się nie zgodzi, bo muszę zrobić wagę, bo on waży 88 kilo i to jest jeden jego z wymogów, a poza tym nie chciałem wypierdalać koleżkę klubowego. Nie, no my byśmy... No żeby się zirytował, no że co, jeden klub nas przygotowuje... Nie, no ma radę strollowanemu. Nie, no luz, ale propozycja była, czy jesteś chętny? Powiedziałeś, że na razie nie. Nie, że teraz mam... W szacunku do rywala zrobił dobrze, no. Powiedziałem też, że mogę, jeżeli ja nie robię z siebie nie wiadomo jakiego kozaka, na koniec gali mogę wyjść z Ratajem. I nie ma takiego problemu, żeby nie było, że się go obstrałem, jak się go obstrałem, jak to on ostatnio za ochroniarzami stał. Znaczy generalnie ja nie dostałem propozycji na walkę z tobą, więc jakby nie chodzi o wagę, bo ja nie dostałem propozycji. No ja nie dostałeś, bo jakby strollowany powiedział, że no nie jest chętny. Ale na początku powiedział, że moim wymogiem jest to, żeby zrobił wagę, a czegoś takiego nie było, nie? No to tak ostatnio mówiłeś. I ja też do Bartka odzwaniałem, później powiedziałem, że na jednej gali możemy to zrobić. Nie, strollowany kazał tobie wagę zrobić przecież. Ja mam 20 kilo do niego. No radzi, czemu no, siedzi? Ty, no. Ja tam się nie biję nawet. Nie rozumiem, kurwa, konwencji tego kanału. Po co mi jedna walka, jak mogę zrobić dwie? No. Ja się nie boję, ja mam talent. No. Zostawię serducho. Dobra, ale ostatnio też był taki, co miał dwie walki robić, a dostał wpierdol od kapeli, więc wiesz. Ale ja nie jestem jak ten jeden taki. No dobra, no ale tylko mówię, że to nie jest tak się mówi, kurwa. Masz ciężkiego rywala, więc skup się na nim, a nie, że dwie walki, nie? Teraz niech coś ci powie, kurwa, no. Strollowany, słuchaj. Ostatnio było bardzo duże spięcie tutaj między innymi z bratem Maluby i ty później przepraszałeś, później odwoływałeś te przeprosiny. Tak, to generalnie wyszło, generalnie też straciłem w internecie, ale nie pierwszy, nie ostatni raz internet i tak zapomina szybciej niż to wszystko się dzieje. No generalnie tutaj zostało przeinaczone słowo frajer, tutaj widziałem jakieś sztywne towarzystwo się zebrało, to gdzieś tam pękłem i przeprosiłem, ale nie powinienem. Frajer to była taka kiedyś osoba, taka ciota, pizda, nie mieszało się w życia na wolności, w więziennictwo i niepotrzebnie przepraszałem. Po prostu pękłem, a potem brat Maluby też mnie oznaczał na Instagramie, że mógłby ze mną zawalczyć, więc tu widzę tutaj u Ratajów to się chyba robi wszystko pod kamerę, żeby tylko jakieś walki były, a tam siedzi mój trener, nie ma problemu, możemy zrobić sparring z bratem Maluby poza kamerami albo gdzieś to nagrać, nie będę dawał mu walki, kim on jest. A dalej utrzymujesz, że Rataj, nie wyzywa go. Że Rataj to frajer? Rataj czasami frajersko się zachowuje, no i w tamtym momencie no nie powinienem nam go przepraszać, ale nie cofa się przeprosin, więc niech będzie jak... Już cofałeś raz. Tak sam wiesz, że kłamiesz z tym, rozumiem, jak siedzieliśmy na cage'u, że Skymanu masz wyjaśnione, nie? Nie, czy to Skymanu jest, czy nie ma? Miał być. Wiem, że brat Maluby z nim wyjaśnił sprawę. No niby nic nie było wyjaśnione, bo z nim gadałem, nie? Że, raczej sam mi się nagrywał, że kłamiecie w chuj, nie? Także jak zwykle farmacą pizgacie. Nic na to nie sprawia. Dobra, Rata nie rozumie.
No, ale to jest słowo do słowa. Rozwij się, bo dużo osób ogląda i wiesz, i zaraz on przeinaczy, no rozwij się z czym? No, że wyjaśnił, no mówił, że brat Maluby napisał do, że pisali z Kajmanem, miałem wyjaśnione. Kajmanu mi się nagrywał, że nic nie jest wyjaśnione, miał tu dzisiaj być, ale go widzę, chyba nie ma. I mówił, że w ogóle wszystko kłamiecie, nie? Kurwa, też pana? I mówi, wyjaśnij to ja pierdolę, na może dojdzie jeszcze? Także no będziemy wyjaśniać tutaj najwyżej w przerwie, nie? Jak nie dojdzie, to uważaj, bo Maluba z tobą siedzi. Tak często ją wywołuje, zaraz ci przypierdoli i zobacz. Uważam tego penisa tam, bo też dochodzi dosyć często, nie? O, ty go używałeś, więc wiesz. Mikołaj, kursy na waszą walkę się teraz zmieniły. Teraz to Milu jest faworytem. Czy jesteś zaskoczony tym, że się zmieniły? Z czego to się wzięło? Witam wszystkich. Wiesz co, ja nie wiem. Ale dokładnie, nie śmiejcie się, bo gity na wolności już się gromadzą, bo będzie wyjaśniany, strolowany za użycie słowa frajer. Przejebane już ma. Więc ciężko jest mi powiedzieć. Może to działa w ten sposób, że jeżeli na niego, powiedzmy, więcej osób postawi, to wtedy ten kurs się zmniejsza. Nie wiem, ja w tym nie siedzę, ale tak naprawdę dynda mi to. Czy to jest w tą stronę, czy w tamtą? To jest jeden pies. Mikołaj wie, że dostanie w pizdę i sobie siedzi na spokojnie. Nie wiem, na chuj się trącasz, dziku, nie? Czemu ma dostać pizzę? Czemu to kołożysz? Bo mile przygotowany jest, chuj. Aha. Nie wiem, ten dziku jest dziwny. Siedzi z kontuzją, nie, daj spokój. Nie wiem, no kursy kurwa, zawsze no, wszystkie są. Ja tylko jeszcze wtrącę, że na oficjalnym naszym Instagramie jest ogłoszony już nowy rywal Maćka Rataja, więc wchodźcie na nasz Instagram. Bandalek, ja już tam wiem, Bandalek. Zobaczcie, z kim Maciej Rataj zawalczy 9 lipca, Arena Gdynia. Rataj sam mówi, że sprawdzi, kurwa, bo nie wie. Ja pierdolę, a 4 godziny dzisiaj z nim rozmawiałem no. I mówiłem, czy na pewno. Dobra. Wszystkich odmawiał Rataj, a teraz nie wie, chuj. A skąd pomysł na K1? Przecież Wandal cię zniszczy w K1. Kurwa, i to samo zdjęcie. Wysłaliście mi, kurwa, 3 grafiki z tym samym jednym zdjęciem i to jest to samo. To jest czwarte, takie samo moje zdjęcie. Kurwa, to po co była ta cała wszędzie sesja? Tak samo wyglądasz, skurwiony. No jak blady, no obstrane. Jedno zdjęcie, no, kurwa, no. Dobra, myślę, że nie będziemy rozmawiać o zdjęciach Rataja. Milu, wrócę do ciebie. Jesteś zaskoczony, że jesteś faworytem, dodajesz zdjęcia z treningów, może to stąd. No, kolejny mikrofon nie działa. Pięknie, Mike nie kurwa. Działa. Niesamowite. Masz mój. Chcesz mój? Proszę bardzo. A bo mam konkurencję, bo ja zawsze z mikrofonem miałem problem. Wiesz co, mi bez różnicy, tak samo jak Mikołajowi. Czy jestem, wiesz, underdogiem, czy po prostu no, ludzie tam stawiają na mnie, czy coś. Bez różnicy, nie? A mnie to w ogóle czemu? No na pewno jest lekka różnica. No, jak ktoś jest faworytem, to... Czuję się lepiej, no sam brałem udział w walkach i jak byłem faworytem albo underdogem. Jak jesteś underdogem, to nie masz nic do stracenia i na pewno jest łatwiej podejść do walki, więc no nie wierzę w to, że nie ma to różnicy. Na pewno byś nie chciał, żeby był na ciebie kurs 4-0, a na Mikołaja... Ale dla mnie nie ma to różnicy. Ja byłem w walce z hejterem totalnym faworytem no tak, i mi to dało, tak szczerze. Tak naprawdę razem jesteśmy nie uważam, debiutantami. Nie uważam, żebym miał coś udowodnić. No nie wiem, skąd się biorą te obstawienia. Czy, że obstawiają na mnie, że jakby, no, że ja tam wygram, no to nie wiem skąd to ludzie biorą. Okej, okay, owszem, wrzucam jakąś tam fotę z treningu, no ty, ale to mnie no nie to wszystko, nie? Dużo. Nie ciekawe. Ale jak wrzucasz fotę, to taką fotę ogólnie to w internecie zrobić, mam nie osób. Rzucić rękawicę, czy tam sobie no zrobić o to chodzi, wiesz, o to chodzi. Do treningu to jakby nie pokazujesz tam nic, co robić, więc to też ciężko jest powiedzieć, dlaczego akurat tak to wygląda, nie? Ja naprawdę mówię, nie zwracam na to kompletnie uwagi, byłem zdziwiony, bo na początku było 1-8-1-8, a później... Nie wiem, po pierwszej konferencji coś się zmieniło. Nie wiem, na czym to polega, szczerze mówiąc mówię. Nie interesuje mnie to. Skupiam się na tym, co ja mam robić i tyle. Ale jesteś, Mikołaj, przekonany, że wygrasz? Nigdy nie może być przekonany, że wygrasz, ale... Ja byłem zawsze. Tak? No widzisz, no ja zawsze byłem... Podchodziłem do tego tak, że dam z siebie tyle, ile mam. I co będzie, to będzie. No nie masz wpływu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, tylko masz wpływ na to, co pokażesz, nie? Znaczy, no na wygrasz, przegrasz też masz wpływ. Jak pokażesz to, co umiesz, no to przeważnie wygrywasz. No też kurwa, to ty kasu już pierdolisz, kurwa. A do ciebie, Milu, jeszcze, bo widzę, że na czacie jest tutaj... Ten ziomek się tam najinteligentniejszy bajfarty daje, ten na biało ubrany. Lepiej prowadzi niż on wygląda, a u ciebie jest z kolei tak piszą, że ty lepiej wyglądasz niż zadymiasz. Tam. Jakbyś się do tego odniósł. Do większości przynajmniej. Ty, no mi się wydaje, że mają rację. Ja nie jestem właśnie osobą, która będzie dymiła na siłę i wiesz... wyzywała kogoś od kurewi w ogóle i jakby no taki jestem po prostu, nie? No ale prywatnie mówisz, że Mikołaj jest kurwą. Ty, no... Kurwa, no ja jestem może spokojny i wolę, żeby to jednak czyny, a nie słowa robiły robotę, nie? Ale mogli tak czy tak
Ale... Forma zoniłeś teraz. Nie, no mówię, no przecież no wiesz, że kumpluję się z Mateuszem, więc no wiem, co czasem nie mam kolegę, dlatego mnie to też nieładnie, nie? No to nie jest sprzęglanie, ja wiesz, jako lubię... Film. Lubię dymy, jestem tutaj po to, robimy prime za dyma, więc okay. Nie chcę tutaj też go własnych pobówce przez to, że jestem kumplem. Będą dymy w chuj. Jakby jestem po prostu ciekawy, czemu właśnie, nie wiem, nie umiesz mu powiedzieć, rozjebałem się a czasem do nas mówisz, nie? To znajomych inne słowa o nim. Ty, no, że jest kurwą, to nie mówiłem. Mówiłem bardziej, że wiesz, że nie gadamy o tenisie, nie lubimy tenisy, z tobie w ogóle robimy bekę, nie? To ja to tak skróciłem. Ty jeden z lepszych kolegów jest też tenisistą, to co, nie lubisz tenisistów? No mówię, że robimy bekę. Słuchaj, Mateusz, czy ciebie w ogóle da się wyprowadzić z równowagi? Da się mnie wyprowadzić z równowagi, no. Sasza umie. Co? Sasza umie. Weź powtórz jeszcze raz. Sasza umie. A, no Sasza tak, Sasza to ma kurwa krótki zapalnik, no. Ale to powiedz, co cię może tak zdenerwować, może Mikołaj to wykorzysta? Ty, no nie wiem co, ja generalnie jestem, wiesz, oazą spokoju, pierdolonym kwiatem lotosu. Ale no, czasami jest tak, że po prostu no dam się wyprowadzić z równowagi i lecę już wtedy grubo, nie? Dobra, Rataj, udało ci się sprawdzić tego rywala na Instagramie, kto to jest? Nie, no wiem, kto to jest. No i powiedz mi, jak usłyszałeś jego nazwisko, jak zareagowałeś? No, dawno go nie widzieliśmy, on ważył też za mało. Mówię o Wandalku. On ważył też o wiele mniej, teraz trochę przymasował, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, co on zaprezentuje. Znaczy widziałem tylko po zdjęciach, że dużo trenuje, ale zdziwiło mnie to właśnie jego propozycja ze względu właśnie na różnicę tych gabarytów, ale stąd też przyjąłem walkę w K1, no bo tam trochę niweluje się wtedy te gabaryty przez to. Dlatego to jest w K1 w małych rękawicach. A ile teraz waży? Czyli lepsza formuła. No i to mnie zdziwiło, Rataj, że przyjąłeś, a stójkę masz słabą. Powiem no, szczerze. Wiadomo, nie? No i to pewnie on będzie faworytem, nie? To no, czemu się zgodziłeś zawsze na stójkę? No bo coś nowego, nie? Też, żeby zobaczyć. No bo takie działa, że ogólnie... Ćwiczy 3 lata i mówisz coś nowego. I nie, no też po prostu czasami, po pierwsze, kurwa, ćwiczy... 3 lata już ćwiczy, to chuj długo, to nie może być chujowy w stójce. Druga rzecz, że no jak jest K1, no to trzeba się przełamać, żeby bić po prostu bardziej. No i ale dobra, ale co się, uważasz, to może być na przełamanie, uważasz go z tych propozycji, które dostałeś, to uważasz go za najsłabszego, bo na niego najszybciej się zgodziłeś. Znaczy, no to możemy mówić o tych osobach, tak, które no tam tak, był być. Tarzan, no był Żółw. Tarzan, był Żółw i on. 3 osoby. I Wanda. Jest Tarzan akurat wbił. O, jest. Wiesz co, no Tarzan ma 3 walki. Widzisz, Tarzan nawet dojechał, tak, powiedział, tak, że jest w moment, żeby cię wyjaśnić, ale że no znaczy... Rataj się nie zgodził, to... Nie, no to była propozycja Tarzana, tylko... No Wandalek mocny będzie, wydaje mi się. On tam technicznie w pierwszej walce, jak dobrze pamiętam, fajnie się pokazał. Więc podejrzewam, że jest faworytem. Z chłopem, który zapierdala. Więc jakbyś mi zaproponował Tarzana, ale z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi, to myślę, że bym przyjął wtedy tą walkę. A czyli, bo ja tego nie rozumiem i bym to wyjaśnił, bo coraz więcej ludzi, i Paweł ostatnio o tym mówił, ktoś jeszcze... Kto to ostatnio mówił na Zadymie, że jak... Jaś Kapela, że jak większe pieniądze, to... No to ja nie wiem. No bo zgodziłem się na czyli tego rywala za tą stawkę. No, no to dobra, ale to zadzwonił, ja... powiedział, że dajemy ci Tarzana, no który teraz dał zajebistą walkę i powiedziałbym, że no raczej nie, to było na takiej zasadzie. A jakbyś podkręcił, że na przykład wyższa stawka czy coś, no to no dobra, byśmy to inny ja chcę sposób to rozmawiali. Czyli zresztą nie ciśniowałeś też jakoś mega mocno, że musi to być Tarzan. Mówisz Tarzan, Wandalek. No dobra, ale to mogę powiedzieć, bo to nas nie interesuje. Nie interesuje. Bo nie wiem, ja to tak... dedukuję z waszych słów, że jak większe pieniądze, to możemy dostać w pierdol? No bo jakbyś był pewien, no też, że... No ale słuchaj też, no jakbym miał... mam teraz cięższego... Teoretycznie Tarzan jest cięższym rywalem, a teraz za bardzo jeszcze nie spinałem o to, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, żebym dostał ten wpierdol. A, czyli za większe pieniądze można dostać wpierdol, ale większe tak prawdopodobieństwo nie. Tego, że wtedy bym dostał wpierdol, więc jakby chciałbym większą stawkę odnośnie mocniejszego rywala, no. Zresztą mnie ciśniłeś jakoś bardzo, że musi to być Tarzan, no teraz nie wiem, kurwa, po chuj tak gadasz. No bo nie, mnie to wkurwa, no, że jakąś kurwa presję teraz wybierasz. Nie, kurwa. No ja pytałem, to powiedziałeś od razu, że Tarzan nie da rolew tak. No ja jakbym miał wybierać, ja wam to... powiem, że Darolew to by Rataj sam zaproponował. Mówi, żeby ja wolał kogoś w pokroju Darolew. Ja napisałem taką wiadomość. Wypada dzik, ale Darolew jest z nim by była dobra walka. Taka była wiadomość. No chcieliśmy Tarzana, bo Tarzan jest z Gdyni, więc...
Ale jest wandal, to na chuj drążysz temat. Kurwa, pierdoliliście, że będzie ta dyma, dymy, kurwa, cyrki. Lepiej niż ostatnio, będzie zajebiście, zabawniej, kurwa, z typa, jak sam skurwysył. I na chuj tak to reklamujecie, że jak Tarzan, to nie Tarol, to pierdolenie bym wziął. I za dymie, dymie, Żuwia, nie odpowiedziałeś do teraz, no i na wandalka się zgodziłem. Nie, no już jest podpisany mój rywal. No dobra, ale Tarzan mówi, że odda ci wynagrodzenie. Jesteś gotów? No dobra, no ale już jest ogłoszony, podpisany nowy rywal, no to nie będziemy już zmieniali. My możemy wszystko, my jesteśmy Prime Show MMA. Prime Show MMA może wszystko, więc jestem. Znaczy, dobry. Kurwa, no to musiał było mieć okres przygotowawczy do komuś, że się ja pije, potem go odpulić. Też jest to generalnie taka sytuacja, że ja miesiąc kurwa nie trenowałem, więc się nie stresuję. Z trenerem i też oni jakby mają swoje zdanie do powiedzenia na ten temat. Ja bym mi też powiedział, że się bije, a potem by mnie wypierdolił. Więc oni się wyjaśnili jasno, że wolą, żeby ta walka była właśnie z wandalem. Po prostu, no. A kto to jest w ogóle, kurwa? No ja też nie wiem, no ale... No właśnie, to bij się ze mną. Nie pizdocz, kurwa, no specjalnie tu przyjechałem, 4 godziny jechałem, kurwa. No dobra, no fajnie, że przyjechałeś, mówię, na tej gali na pewno nie. No co mam ci powiedzieć, no sorry, że jebnałeś się z Gdańska czy skądś, kurwa. Fajna tu jest atmosfera, fajny prime, więc fajnie, że sobie popatrzysz, no co mam ci powiedzieć. Na następnej gali, postrolowanym, po dziku, zapraszam. Wtedy spoko. Podoba mi się ta kolejka. No dobra, spoko, to się ustawię do ciebie, nie? Tarzan się wkurwił, bo chciał pół hali sprzedać. A chciał sprzedać? Pół hali w Gdyni, no bo on stamtąd jest, on ma tam publikę. Chciał się pokazać u siebie, a ty mu zabrałeś marzenia. Tak, on już pojechał na chatę. Już pojechał. Ale to miej pretensje do dzika, że kurwa poszedł na sparing w ostatnich dniach. Ostatnie dwie rundy, kurwa. Ale ja codziennie sparowałem mordą. Mówię ci, że ja miesiąc się przygotuję do ciebie. No nie cały miesiąc, bo się rozjebałem. I chciałem wyjść, uwierz mi, naprawdę chciałem wyjść do dzisiaj, ale mi lekarz powiedział, że no ta blokada za bardzo mi nic nie da i mogę rozjebać tak rękę, że pół roku będę miał przerwy, a tak 3-4 tygodnie będziesz to wszystko chodzić. Jakoś, tak za 6 tygodni mogę już tam sobie zacząć trenować. No to kurwa, no zdrowie jest najważniejsze i trzeba trochę myśleć. Kurwa, mielonka wyjątkowo inteligentnie się tak naprawdę, uwierz mi, chciałem cię najebać jedną ręką, kurwa. No ale nie pozwolili. Wyjątkowo no. Udane wypowiedzi. Uwierz mi. Nie ma powodu do śmiechu. Spoko. Czemu Rataj się zaśmiałeś, jak dziku powiedział o myśleniu? Poczekałem na jakiś ten punch z mojej strony. Już byłem przygotowany na jakiś punch, nie? Rataj, to jest dla ciebie duża różnica, bo z Wandalkiem się nie znasz prawdopodobnie. W ogóle znasz się z nim? Nie. A wiesz, jak no ma właśnie. Jak ma imię? Nie. A tutaj masz, miałeś dzika, z którym masz ostry konflikt. To ma chyba kolosalne znaczenie mentalnie. Znaczy, wiadomo, no ja najbardziej... No najfajniejsze są walki, gdzie ktoś się nie lubi, nie? Więc to jest na pewno to. No, ja cię ale lubię, że jest Wandalek, no to stosuje. Będzie to neutralna po prostu dla mnie walka i tyle. Teraz do naszej walki, trzymaj tego fiuta i potem mi oddasz, nie? Dobra. No i pozwolę. Mielonka, powiedz mi tak, bo tutaj jeszcze się ani razu nie odzywałeś. Mielonka jest tu! Ha! Ej, dziku. Siema! Będzie dobrze. Mielonka, powiedz mi, w jaki sposób trenowaliście w jednym klubie, nie widząc się na co dzień? Jak to się udało zrobić? Tak mi się wydaje, że trenerzy być może wiedzieli, tak się mijaliśmy. Inne grupy, ale na sparingach na przykład byliśmy ostatnio i nawet nie zwróciłem uwagi, że Seba jest. A robiliście sparingi? Z Sebą nie. Była propozycja, żeby mieć to już za sobą i to zrobić. Tak, żeby już walkę stoczyć wcześniej. Tak, już wcześniej, ale to tam. No bo teraz jak wszedłeś do studia, powiedziałeś od razu do Sebastiana, będziemy się napierdalać, czyli rozumiem, bez kalkulacji będzie. No tak bez kalkulacji podejrzewam, że no taktyka jest. Bez kalkulacji taktyka moje jest. Gorsze strony zna, ja tak samo jego i naprawdę może być dobra walka. Po ostatniej konferencji mi się trochę wydawało, że Seba cię nie docenia, bo tak trochę ujmował. Ale już chyba troszkę się zmienił. Bo... Ja? Nieprawda. Powiedziałem, że Mielonka miał mocnych rywali. Co prawda nokautowali go, ale miał mocnych rywali. Fajnie, że też Czerwony Smok to rozwiązał tak, że on trenuje z jednym trenerem, ja z drugim, na sparingach raz on, raz ja. Ostatnio faktycznie się przecięliśmy, ale robiliśmy z daleka, tak, więc w sumie nawet nie było czasu, żeby podejrzeć, co my tam robimy. No i nie, no doceniam Mielonkę, fajny chłopak jest. Ale mówiłeś, że był kiedyś jakiś sparing, że go tam no kurczę, przemieliłeś. No był, Mielonka mówi, że go nie pamięta, no znaczy, może mi się nie, śniło. To było... Inaczej, to było na grupie, wiadomo na grupie jakieś tam się robi zabawki, no nie wiem, ja byłem w pozycji leżąca, miał coś zrobić, a on zamiast, kurwa nie wiem, wziąć mi dźwignię, nie, zrobić, nie zaczekam, nie taki to, taki temat. To jest akcja jak z pornosa. Kurwa. Ty leżałeś, a on miał ci coś zrobić, tak?
No nie no, wiadomo, co ma tu zadania, żeby zrobić, o, na takiej zasadzie. No, to od razu. Mordo, no, robiliśmy, ja Mordo, robiliśmy luźny drill w stójce i kazałeś mi zmienić sparring partnera. Luźny drill? Co to znaczy? Drillowanie? No taka czutka bardziej, nie? Że sparring na czutkę. Na czutce, przepraszam. Ja z Dzikiem raz na czutkę robiłem i dwie jedynki straciłem. Pamiętam. Dobra, Mikołaj, powiedz mi, jak twoje teraz stosunki są z zadymiarzem Pawłem Tyburskim? No szczerze mówiąc, ostatnio na Zadymie byłem smutny z tego powodu, że Paweł narzekał jakiś pigu i po prostu nie był sobą, bo liczyłem na to, że coś tam więcej będziemy mogli pogadać. Natomiast cieszę się, że gdzieś tam też jakąś refleksję miał i przeprosił za te no, bardzo nieładne inwektywy w moim kierunku ostatnio. No i coś tam sobie pogadaliśmy po tej Zadymie, w miarę w porządku, także ja zawsze mówiłem, ja nigdy do Pawła nic nie miałem, tylko Paweł miał do mnie i tutaj był zawsze problem. No ale teraz wydaje mi się, w miarę okej, okay, przynajmniej z mojej strony, za niego się nie będę wypowiadał, on się wypowie za siebie. A teraz zostaniecie przyjaciółmi? No myślę, że do tego jest daleka droga, ale... Będą Pro The Moon razem promować. No ale... Ale przynajmniej wydaje mi się, że nie ten. Przynajmniej wydaje mi się, że nie będzie takiej, nie wiem, kosy, że gdzieś ktoś kogoś widzi i nie wiem, od razu patrzy się zbyka. No wydaje mi się, że nie wiem, mówię, przynajmniej z mojej strony jest na ten moment poprawnie. Okej, okay. W takim razie halo nasz reporter Konrad Karwat. Witam serdecznie, ze mną Monika Lasowska, najlepsza polska dziennikarka. Kurwa, myślałem, że poszła do Monika, powiedz mi, jak ty oceniasz ten prezent? Dla Rataja. Czemu zawsze jej pytają, kurwa, o zdanie? Prezent był chujowy. A, no to... Kacisz go schował. Oceniam go bardzo dobrze. Ale drogi chuj. Ale poczęłeś go, o, jest. No, dobry, dobry. Aż się oczy zaświeciły. Czy ty byś się, Monika, ucieszyła z takiego prezentu? Wiesz co, myślę, że fajny jest, bardzo konstruktywny. Przydaje się na pewno, także nie wiem, czy się komuś przyda? Myślę, że tak. Czyli uważasz, że to się przyda Maćkowi Ratajowi? Na pewno użyję. Czy Maciek, czy partnerka? Tak, Magda? Maciek użyje. Maciek w parterze. Pomijmy tą sferę. Jak oceniasz od 1 do 10 poziom dzisiejszego zadymienia? Nie widziałam jeszcze żadnych dymów, ale ja słyszałam tutaj takie pogłoski, co będzie się działo. Nie widziałam żadnych dymów. No i oceniłaś już, kurwa, wystarczająco. Są przygotowane, nie. Ja też nie widziałem. Powiedz mi, komu ty kibicujesz z tego panelu? A to nie wyszło. Przez przypadek, ale nie wyszło. Król mikrofonu. A jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę całą galę? Całą galę, no oczywiście nie mogę być stronnicza, nie? Taka praca. A wszystkich bardzo lubię i kibicuję. To już byłaś, kurwa, stronnicza. No kurwa, także dziękuję Moni i oddaję głos Michałowi. Strollowane, powiedz mi tak. Nie no, kończcie, kurwa, tę pierwszą część. Już jesteś tak pewny siebie po tych sparingach z Mielonką, to czy podpytywałeś trenera albo innych ludzi ze Smoka, co przygotował na ciebie? Nie no, nie robię takich frajerskich akcji, no bo to jest nie fair. Też jakbyśmy trenowali razem, podpytywałbym, to by było nie fair dla widzów, dla widowiska. Żeby to był fajny spontan, żeby też było to taka weryfikacja dwóch frików ze Smoka. Myślę, że fajna rzecz. I nie pytałem nikogo o to, co robi Mielonka. Wiem, co robi Mielonka. W sensie, no to jest zapaśnik, parterowicz, stójkę miał zawsze słabą. Będzie próbował pewnie schodzić w nogi i szukać te poddania, aby przeleżenia jak na Kizo. Ale mnie nie obali. A czy jestem pewny siebie? Na walka z pierwsza z Ratajem nauczyła mnie, że trzeba być pewnym siebie. Nie byłem, zjadła mnie głowa. Pracuję z takim sztabem ludzi, żeby po prostu było dobrze w głowie, żeby mógł wychodzić i pokazywać walkę tak jak tą z Hetmanem. Mimo małych umiejętności Hetmana, myślę, że przynajmniej te moje umiejętności stójkowe gdzieś tam pokazałem. Dobra, to takie samo do ciebie pytanie, Mielonka. Próbowałeś się coś dowiedzieć z obozu strollowanego? Nie pytam się nikogo. Ja mam swoją taktykę na niego. Jak mu się wpierdolę w nogi, to poczuję jak samochód, nie? I mu się odbija jak orężada po komunii. To od kasyża pożyczyłem. Kurwa. No dobrze, jak Mielonka coś powie, to klękajcie narody. Tak, chłopacy na pewno słyszycie od kolegów z sali o sobie. No Mielonka tak w skrócie. Jakieś rzeczy, nie? No. Nie, są rozmowy i
Jak że zaczynam nie prywatnie? Macie wspólnych kolegów i na pewno siłą rzeczy dowiaduje się. No, Mielonka myślał, że do niego, że Katusz patrzył na trollowanego, a tam mówi do niego. No, trener Bartosz Jezierski, tutaj znany, no, zadbał o to, żeby nic takiego się nie działo i też chłopaki wiedzieliby, że groziłyby za to konsekwencje, no bo to by było wtedy niesprawiedliwe wobec nas czy po prostu federacji. O kurwa. Poślizgnął się, ja pierdolę. Co, on się wyjebał? Do Rataja chyba. Wandalek pewnie. Wandal w wakacji wrócił? Cóż za wspaniały performance. Kurwa, serio, taki cringe kazali mu odjebać? Ja pierdolę. Zamiast od razu usadzić jego nowego kurwa rywala. Może mu nie przeszkadzajmy. Nie, no kurwa, na litość boską. Kto to kurwa napisał ten scenariusz? A ty w czym się lepiej czujesz? W stójce, w parterze? Szczerze? No i w stójce, i w parterze dobrze się czuję. Bardzo dobrze w sumie. Ty, ale tak w ogóle to słyszałem ostatnio, bo mam zaprzyjaźnionych kilka osób w Trójmieście. I oni mi mówili, że ty trenujesz po 40 minut i nawet tych 40 minut na średnim tempie nie wytrzymujesz. Więc ja nie wiem, kurwa, o co tutaj chodzi. Gdzieś tam mówisz, że trenujesz, że jesteś dobrze przygotowany, a później jest taka akcja, że trenujesz i kurwa o 40 minut i jesteś po dwa dni musisz kurwa odpoczywać. O co tu chodzi? No to nie wiem, skąd masz takich ziomków. No nie, to na pewno nie są moje ziomki i na pewno nie byli w klubie. Raz, dwa? A, myślałem, że mieli słuchać. Nie, mówię, że mam ziomków, którzy mi po prostu powiedzieli, ale to raczej ty masz, wiesz, tam po prostu przecieki, nie? Nie, no to chujowo jesteś poinformowany. No nie, no mówię, że po prostu to jest... Wydaje mi się, że cienko, no... Kto to kurwa jest i jakim cudem planka tak długo robi? Mnie brzuch kurwa na dół. O, i znowu mikrofon się wyjebał. Nie no, kurwa, super realizacja, zajebiście. Doświadczenie od lat, kurwa, brawo. Masz Mateusz Kreta? Który z twoich kolegów się rozprzęgla? No nie ma takiego, więc sobie to wymyślił. Wymyślił sobie to, żeby sobie teraz to kurwa powiedzieć. Kasio, przyznaj się, że to ty. Ja byłem z dwa razy na treningu, ale to nie do Mila, tylko do jego trenera bardziej pomóc, bo też miał swoją walkę. No to jedynie wychodzi na dobra, to, że ze środka ma bardzo coś dobry zrobi, kontakt wstanie, z Saszą i tak, Sasza kurwa, do końca kurwa, konferencji informacje. Siedział w tym środku. Przerzuca. Czyli wszystko się wyjaśniło, to Sasza przekazał to Mikołajowi. Kurwa. Dziku. To bez hitu chyba a musi być na rolę. Tylko tak, powiedzieć o swojej kontuzji i trollować Rataja, tak? Tak sobie posiedzieć przyszedłem. Napić się winka, w końcu mogę, za swoje urodzinki, nie? Tylko nie przesadzaj, wiesz jak to się kończy. Dzięki bardzo, dzięki. Dobra, ja widzę, że nasz kolega dalej tu planka robi, nie wiem co z ale nim jak robimy. Już długo tu na tych kurwa kolanach, czy nie wiem na czym. Na ćpane, belka widać. Ale widać, że się już trzęsie gosika. O kurwa. A się podniósł, kurwa. No, zajebał kółko takie, że... 35 sekund już trzymasz. Rataj, jeszcze wrócę może do tego tematu Tarzana, ale to chodzi o to, że on jest doświadczony, czy te warunki fizyczne ci najbardziej nie pasowały? Może tak się konferencją zdudził, że zastał, kurwa. To oddaj mu chociaż za benzynę, kurwa, hopie. To federacja myślę, że jest bogatą federacją, więc mu zwrócą. Ale ty wiesz, no też mówię, menadżer, trener podejmują decyzję, ja powiedziałem, że no... Wiesz, no jakbym miał do wyboru tylko Tarzana albo nie zawalczyć, to bym go wziął, nie ale wiem, co się miałem trzy konferencji. Osoby do wyboru, no to mogłem sobie wybrać osobę. No, to jest no miałeś, normalny, bo był Tarzan pierwszy i go nie chciałeś i potem następnych ci proponowali, no bo kurwa. Nie, no, trzy od razu były osoby, nie, zaproponowane. Tak ty... było? Nie, tak... Nie słuchałem chwilę, bo czy... tu myślałem się, martwiłem o tą osobę. Pytał ona, się, kurwa... czy było trzech rywali od razu podanych Ratajowi. No, każdy po kolei, no. Tarzan był pierwszy, to Rataj powiedział, że Darulew. Nie wiem. Mówię, nie ma dzika, będzie lew. To a to dostałeś śmieszne, tygrysa no. Tutaj. No, tak, jest tygrys. Dobra, no. Powoli i tak będziemy kończyć ten panel, bo zaraz trzeba spytać tutaj, czy tu kurwa pomocy nie potrzebuje. Bym na pierwszy face to face zaprosił Mateusza, Mila i Mikołaja. Dobra, kurwa, chuj to wadzi. A, i co pójdzie? A, no dobra. To zajebistego easter egga zajebaliście, chłopaki. Mieliście pomysł, kurwa, chłopaki z Prime'u. Mega kontrowersje zbudziliście. Chyba te dymy, które zapowiadali. A nadal jesteś na plaży, tak? Na basenie. Nie, na dawaj wakacje no. Pojadę po walce z tobą. Spoko. Odpoczywaj.
Ostatnie słowo do siebie powiedzcie jakieś. Bądź gotowy. Dawaj prezent. Oni akurat we dwóch badają się, coś ogarnąć. Dawaj prezent. Tych dwóch ziomków da się lubić. Zaraz po wypowiedziach, zwłaszcza tego białego. Białą czapką w sensie. Sensownie się wypowiada, taki ułożony się wydaje, ogarnięty, myślący. On dobre wrażenie sprawia. I a propos, jak już ten, jak już wywołałeś, no. Zastanawiałem się nad jakimś prezentem. Prezenciki. Bo mówię, to jest zawsze fajne, nie? Ale mówię, no nie wiem, co mam za bardzo tobie dać. I tak internauci, wiesz, pisali, że jesteś najlepszy w milczeniu. Mhm. Milczy, więc to jest bardzo, bardzo przyjemne, to nic ci się nie stanie. Możesz wyjąć, zobaczyć, myślę, pokazać. Że już... Pokaż, co dostałeś, Mateusz. Pokaż. To jest taka maseczka z milczenia owiec. Ty, i teraz zajebista. Jak będziesz, i teraz jak będziesz się krępował mówić, zakładasz, to jest taki amulet. I możesz mówić. A ewentualnie możesz jeszcze założyć na walkę, żeby za bardzo kopary nie mieć obitej. Kurwa, mogłem nic nie mówić. Założysz, Mateusz, teraz? No nic. Teraz nie, ale wyjdę do tego na ważeniu. Zawsze tak to działa. Bardzo dobrze. Zajebista. Ale koperta chujowa. Ale podoba ci się? Mam nadzieję, że się podoba. Ładny, zielony. Nie, no za dobrze się układało, widzę. Na Mikołaja, a ten kurwa mi się podoba. Nie będziesz miał torebkę przekazać. Na Boże Narodzenie coś tam dasz. Prezencik od Mikołaja, zajebisty. Strolowany, bo ty, jak już widzieliśmy kilkukrotnie, lubisz się z Mielonką jeden klub. To jest dla ciebie problem? Wolałbyś się bić z kimś pokroju Rataja, z którym się nie lubisz, czy jednak... No jeszcze pytasz, no pewnie, że tak. Dla mnie Mielonka jest spoko. Rataj to wiadomo śmieć, nie lubię go. No co i... podkręcasz, kurwa, pod koniec, kurwa? Musiał ci się taki bak, diabełek włączyć pod koniec, no nie, kurwa. No pyta, to odpowiadam. No musisz, kurwa, podkręcić, nie od dzisiaj, tak? Nie ukrywam, że cię nie lubię. Nie byłem w federacji, mówię, że cię nie lubię, więc teraz jak nawet jestem, no to pytałem, no to mówię, że cię nie lubię, kurwa. Co mam mówić, że cię lubię? Jesteś taką gnidą dla mnie i to tyle, nie? I tak zawsze kozacz, że na ostatniej konferencji na face to face cofałeś się cały czas. Mówisz, że tak się mnie nie boisz, no to wiesz... Sam sobie zaprzeczasz. A Mielonka jest w porządku, nie mam z tym problemu, chociaż dziwna to dla mnie sytuacja, no bo ogólnie rzadko kiedy dwie osoby z jednego klubu się biją. A Mielonka, ciebie to chyba o to nie zapytam, bo ja nie wiem, czy ty z kimkolwiek masz jakąś spinę. Chyba z Ratajem. Ja to nikt chyba nie lubi, nie? Chciałem powiedzieć, że Seba jest spoko, a Rataj to... Wiadomo. Odpuszczę temat. A to jaka jest geneza? A dlaczego? Bo wszyscy nie lubią? Wcale, nie? Rataj, to tylko dlatego? Kurwa, po pierwszej konferencji. Wpierdalał się, to się skurzyłem, nie? Kurwa. Ale Rataj na pierwszej konferencji wypadł, kurwa, najlepiej. No dobra, panowie, to może na sam koniec zobaczmy Mielonkę ze strolowanym. Ja bym zrobił jednak Rataja z Dzikiem, tak, żeby widzowie zobaczyli, co ich czeka na Prime Show. Wow, ale super! 3. A strolowanego z Mielonką bym zostawił na ważenie, żebyśmy też wszystkich emocji ale Dzik powiedział, że oddaje Rataja strolowanemu na trójce. No to my zobaczymy. Się dogadamy, to już się od widzów też ty będzie nie zarzał. Odkręcaj to już, kurwa. Zróbmy face to face'a i kończymy ten panel. Zróbmy face to face'a ludzi, którzy się nie biją, a tych, których się biją, nie róbmy. To jest, kurwa, wybitny pomysł Kasiusza. To prawda. Zobaczysz sobotę, jaką ja przygotowałem. Mega, kurwa, dobra. Zobaczysz, nie skręć nogi. Zobaczysz. Bo zobaczysz. Jak ty w K1 kaczuszki jak zakurwisz, to jest koniec. Masakra. Zobaczysz. Dobra, i to jeszcze bez parteru samego, to już... No właśnie... Ale dobrze, zmobilizujecie to, będziesz mógł trenować. Spójrzcie sobie w oczy. Będziesz zjedzony w chuj, zobaczysz. A! Co to było? Tarzan to lepiej robi. Jakby. Pozycja bokserska. Ratej się w ogóle nie wystraszył. Dobra. Dobra, dziękujemy wam mordeczki. Zapraszamy teraz na studio i po krótkiej przerwie na stół numer 2. Panel, dwójkę, piątka. Hej. Aha! No dobra. Podsumowując. Co to kurwa jest? Szanowna pani psycho przesyła 9 zł i 70 groszy. Dobra, Rafciu, jeszcze jeden donate, bo jesteś spoko gościem. Dzięki, pani psyche. Jakby ktoś ci nie miał... Jakby nie miał ci kto minety zrobić, to mogę cię poratować za te donaty. Buziaczek, dziękuję bardzo. I pamiętaj, Oliwka, tu jest twój język, możesz z niego korzystać. 91 groszy.
Hej Rafciu. Hejka Oliwka. Ty dałaś mnie i to ty nie możesz, ale dzięki serdeczne. Hej, wake up. O kurwa. Bartus, ale dymy stary, o kurwa. No. Ej, a Mieloni das ogólnie? Myślisz jeszcze, bo ta Adkonio już rataja, dlaczego? No nie wiem. Nie no kurwa, to po prostu Mieloni das. Mieloni das największy konflikt ma z dodatkowym chromosomem, mi się wydaje. Tylko nie wie, jak się z nim kurwa zmierzyć. No. Lampard 1920. Może gdyby poszedł do lekarza jakiegoś zamiast do oktagonu, to by wygrał. Nitro, żeby no to też jest prawda. Widzowie, odpalę trochę klimatyzację, trochę poszumi, ale mi jest bardzo ciepło. No, a to nie tak, że ty też zapomniałeś gumy? Sandrze zrobiłem, zrobiłem Sandrze na dziecko. Mistrz poniatowej przesyła 2 złote. To oczywiście, że taka dziewczyna przy nie była stara. Kubuś musi jutro stawić się po świadectwo, bo ten pryszczak. Gdyby nie Sandra, to byłbym nie zdał matury, z kimś pokroju. Bo cymbał napisał na rozprawce przepis na kofry i mlekiem brata. nie przesadzaj. Z Wikusią bym nie był. Nigdy nie byłem z Wikusią, kurwa. Stary, byłeś z Wikusią. Nigdy w życiu. Ja pamiętam Wikusia z odcinków tej stary, kwadra. Kurwa, nawet... Pablo przesyła 2 zł. Dynajowałem buziaka, którego chciała mi dać, nie pierdol. Stary, byłeś z Wikusią. Już możesz się przyznać, że byłeś z Wikusią. No już, dobra, już koniec. Masz bana, kurwa, za szerzenie nienawiści. Stary, byłeś z Wikusią. Szerzysz nienawiść w moim kierunku, stary. To ta z dodatkowym chromosomem. Ej, ona by to nie ludzi da. No tak, to już ja mówiłem nawet, że jakby taki content zrobić, żeby posadzić ich dwójkę jako randka w ciemno, to by oddało w chuj w internecie. Mam lepszy pomysł. Zróbmy ten pokój do podcastów. I zaprośmy na pierwszy odcinek Wikusie Mielonidasa, żeby go prowadzili, żeby tam o wojnie się wypowiadali, o polityce. Jakby Wikusia zajebała newsem, że słonie wyginęły, kurwa, bo Napoleon ruszył na Rosję na nich. Zresztą by był hit internetu. A dla tych, co nie wiedzą, to Rafał mi powiedział, że słonie wyginęły, bo Napoleon na nich na Rosję ruszył i ona w to uwierzyła. A ciekawe, czy to komuś powiedział, komuś w ramach... Kurwa, wiesz, babci zasadzie... pytała, czy to prawda. Wiesz, stary, na zasadzie wiesz, jesteś głupi i ktoś ci zajedzie mi to, ale ogólnie... A ja mam redukcję, la 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 la, bosego leciochę, la 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 la. Red Bull z ZZ. Ja mi zapłacili, nie zapłacili mi. Dostanę koszulkę Cristiano Ronaldo z dawno podpisem. Mnie nie było, bo sporo pracy tak szczerze, ostatnio, no, ale wracam. Myślałem, dziękuję, że... Siemanko wszystkim. Myślałem, że będzie gorzej, nie było dymów. Liczę, że Bagieta zrobi... Tu się nie spodziewałem dymów, ale liczę, że Bagieta ale nie, zrobi bo właśnie dymy. Na ostatnim były tu dymy, stary. Tutaj rozpierdol był totalnie siany. Akurat tutaj się działy różne dziwne rzeczy na poprzedniej konferencji. Pierwsza część była dobra, oddała. W sensie była cringe'owa, ale była taka mocno dymogenna mimo wszystko. Aha, to ja nie oglądałem. No ale ja oglądałem. Potem nie możesz mówić, stary, tak już wiesz, w ramach, ja mówię pan, ale nie możesz mówić, że ci nie zapłacili, skoro dają ci koszulkę, która ma wartość, więc ci zapłacili. Stary, to jest wartość sentymentalna. Jak możesz mówić o wartości... A, bo tak. O, wielki buł, stary. Załęcki w boksie. Załęcki. No co, no mamy... Ja nie wiem, ile w tym jest prawda, ale... Ale myślisz, że to będzie gala free fightowa, czy raczej... Że ten pan po prawej... Sportowa. Naprawdę, ten pan po prawej to on z Lechi jest. Na mnie, czy zrobimy... Ty, ma Rolexa bikolory, bikolor, powiedz coś o nim. To musimy oczyścić atmosferę. No, Rolex w bikolorze? Ostatnio mówiłem, że są ludzie, jak mają... Jeżeli miałaby to być walka z Denisem Załęckim, wolałbyś, ta walka była w na gołe pięści. To Weyrona może, samochód jest, Bugatti Weyrona, który ma 9 lat, 8, wypożyczyć za 19 tysięcy euro, nie? Też jestem za tym. Powiedziałem, że różnie ludzie rozpierdalają pieniądze. I pytanie do szalonego reportera. Ja może, jak mógłbym jeszcze, zanim zadać pytanie, to jedno takie oświadczenie, dlaczego akurat jestem tu i w panelu jestem z wielkim buł, bo jak wiadomo, Denis powiedział, że ten Rolex, niebieska tarcza w bikolorze, ja najgorszy Rolex z uwagi ever widziałem. Że no to nie. On się kiedyś bardzo podobał, od razu ja nie widziałem, ale to wystawię fakturkę. Ale w grę koła, nie dwa koła. Nie podoba mi się, podoba się taka mieszanka kolorów. Czyli ty rozrabiasz w internecie, a kupel cię wyciąga. No jest to takie trochę miszmasz, no. Kiedyś mi się to bardziej podobało, ale no bo to już jest w porządku. Wolałbym jakiegoś Dayjusta mieć z tych, co Nostek Bedi oddał. Kolegom 2.1.5. Coraz więcej wrogów sobie. On zrobił taki chyba odcinek swoim... albo taki. No, zrobił, wciągnął youtubera. Swoim programem który jest z dealerem z zagranicy. Czy jest jakaś walka na horyzoncie, czy będziemy mogli cię wkrótce dziś zobaczyć? No. Opłaca się kupić klimatyzator do pokoju 40 metrów kwadratowych? Twój się opłaca. Okej, okay, rozumiem. Nie, no wiesz, coś tam jest. Ja coś tam, chciałbym tu klimatyzację zamontować, ale są skosy na ścianach i nie wiem, czy się da. Jest ktoś, kto działa w branży i by mi powiedział, czy jak na takich skosach... Ale powiedz mi tylko jedną rzecz, bo to jest taka ciekawość moja ludzka. No? Czemu ty też montować klimatyzację znowu w cudzym mieszkaniu, w cudzym domu, to nie jest do ciebie? Po co?
Bo ja mam, tak, ja mam problemy z ciepłem. No ale masz klimatyzator, który te problemy kurwa zniweczył. No, jest głośny to po pierwsze, po drugie nie redukuje tak temperatury jak mógłby, a po trzecie na pewno jest lepsza klimatyzacja. A ja mam problemy z ciepłem, jak jest za ciepło, mi jest słabo, nic mi się nie chce, głowa mnie boli, bardzo źle znoszę ciepło ogólnie. Więc no, wolę... Inaczej, to jest taki paradoks, bo ja w chuj wolę, jak jest zimno, niż jak jest tak przesadnie ciepło, jak teraz, jak są upały, ale wolę, jak jest ciepło, niż jak jest zimno, tylko dlatego, że na ulicach jest więcej ludzi i jest bardziej kolorowo. No i dziewczyny, kurwa, chodzą z kompo ubrane. O, dupeczka, cysią. Takim jesteś tulejarzem, stary. Więc no. Więc ja osobiście wolę, jak jest na przykład zimno na dworze i wolę w kurtce, ale jest mniej ludzi, wiesz, nie wiem, kurwa, tak trochę to idziesz na przykład na imprezę, kurwa, w grudniu i możesz się przeziębić, no bo w klubie jesteś, kurwa, nie wiem, w koszuli, no nie wiem, no dziwna. No ja najbardziej taka. Lubię taką wiosenną pogodę. No wiosna, jesień jest malownicza jeszcze. Ale też bywa depresyjna. No, a to zima dopiero bywa depresyjna. No, zima bywa mega depresyjna. Zimę nienawidzę przez to, że zauważyłem, że w zimę mi się dużo mniej rzeczy chce. Jestem taki mniej... Nitro, bieda, dom, wynajęte BMW w leasing, ale przypał. Masz rację, Randy. Ale codziennie wstaję o 7, żeby to zmienić. No, to prawda. Sergiusz mega stara się to zmienić. No, ale w sumie jest tutaj coś takiego, bo tutaj gdzie jest ta drabinka, to wydaje mi się, że jakby rozmontować tą drabinkę, to można by było tam wpierdolić klimatyzację, nie? Nie pytaj, bo ja nie wiem. Więc no, ja ogólnie jestem bardzo zdziwiony, że na przykład ludzie, którzy budują domy za dwie bańki, wiesz, ziemia, wybudowa, wykończenie, dwie bańki, nie jest to coś takiego, o kurwa, ale dużo pieniędzy, w chuj ludzi tak robi, że jakaś część z nich nie poświęci 30 tysięcy więcej na instalację klimatyzacji w całym domu. Albo że ktoś kupuje mieszkanie, kurwa, 13 tysięcy od metra we Wrocławiu i nie ma tam klimatyzacji. Jest to dla mnie takie, kurwa, dziwne, że już na etapie wykańczania tego mieszkania... Tylko weź pod uwagę, że ludzie, którzy te mieszkania napierdalają, to z reguły robią to pod wynajem, mimo że wychodzą z założenia, że mi się to jednak nie kalkuluje, nie? Dam ci przykład. Ja teraz miałem wizytację tutaj odnośnie sprawdzenia stanu klimatyzacji. Okazało się, że obie były po prostu brudne, trzeba było je wyczyścić, ale w jednej, no co roku. Ale w jednej jednostce też dodatkowo była pleśń. I trzeba, sorry, grzyb. I trzeba było usuwać tego grzyba. No odgrzybianie klimatyzacji. No powinno się to robić w aucie też. No róbcie tak, no jak najbardziej, ale zmierzę do tego, że są to dodatkowe koszty. No ja nie włączałem klimatyzacji z tego tytułu właśnie, że wolałem w pierwszej kolejności serwisować. I serwis takiej klimatyzacji to jest 400 zł rocznie, nie? Więc po co osoba, która wynajmuje ci lokal, ma się dodatkowo decydować na sprawdzenie takich rzeczy za ciebie? A podejrzewam, że powinna raczej. No dobra, no to już ci tłumaczę. Chcesz powiedzieć, ile płacisz za mieszkanie? No, 4 koła. Okej, okay, czy to jest poniżej 1% rocznie? Bo płacisz 48 koła na rok, jest to poniżej 1% rocznie, a podwyższa bardzo i to bardzo standard mieszkania. No właśnie zależy, bo wydaje mi się, że duża część, znaczy ja bym wolał mieszkanie z klimatyzacją niż bez, to jest oczywiste. Natomiast jak szukałem mieszkania, to moim wymogiem nie była ta klimatyzacja, ale... Patrząc na moje doświadczenie, to dwa ostatnie mieszkania, które wynająłem, były z tą klimatyzacją, więc też nie do końca wiem, dlaczego z góry zakłada, że tak nie jest. Natomiast uważam, że być może część osób, która pod wynajem robi mieszkania, uważa, że jej się to nie kalkuluje. To trzeba było zapytać osoby z branży, jakie jest nastawienie przeciętnego konsumenta. Ale no, nastawienie stare jest takie, że kupujesz mieszkanie za 600 tysięcy czy za 700 tysięcy pod wynajem, taki za 4 koła, wpierdalasz tam meble z Ikei, i masz takie podejście, że jak coś się rozjebie, to nie szkoda, bo to kosztowało 200 zł. No tak, no tak. No. I tak troszkę na odpierdol są meblowane te mieszkania pod wynajem. Tak. Powiem więcej. Ja jestem za tym, żeby na przykład mieszkanie było zamiast 4 tysiące płacić 4100, bo to nie jest dużo większa kwota, jak już tak się na 4 koła zdecydowałeś, i żeby była tam klimatyzacja. Ja też. Ja też bym wolał zapłacić 100 zł więcej za klimatyzację, no jak najbardziej. Tylko pytanie brzmi, ile osób ma takie myślenie jak my, nie? My też patrzymy to z perspektywy osób, dla których to 100 zł w skali miesiąca to nie jest jakoś dużo.
a dla niektórych to już jest spory pieniądz. Poza tym ja rozmawiałem z ciekawości jedną z osób, która zajmuje się właśnie rynkiem nieruchomości i zapytałem się, ty stary, patrząc na to, jakie mamy dane statystyczne odnośnie zarobków w Polsce, jak to jest możliwe, że mieszkania są tak drogie i znajdują się najemcy na to? I Ziemiak mi mówi, kurde, wiesz co, tak szczerze, to już abstrahując od tego, że często pary się decydują, więc koszta rozbijają się na dwójkę, to często jest tak, że klienci nasi wydają większość swoich dochodów, prawie cały dochód, na mieszkanie w możliwie najwyższym standardzie, żeby się pokazać, bo tak. Oni chcą, kurwa. I moim zdaniem to takie głupie, zakompleksione podejście ludzi sprawia, że te ceny też sztucznie windują. Oczywiście sytuacja na rynku ma znaczenie, ale też firmy czy ludzie wynajmujący wykorzystują głupotę konsumenta. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj ludzie mówią, jak kto płaci 4000 za mieszkanie? Wiesz co, najprawdopodobniej nie mieszkasz w jakimś dużym mieście powiatowym, ale Wrocław, Warszawa, Poznań... Trójmiasto podejrzewam. Podejrzewam, że Trójmiasto, ale nie rozmawiałem, ale podejrzewam, że też tak jest. To są 4000 ceny. Za 80-metrowe mieszkanie trzypokojowe w nowym budownictwie to nie jest coś takiego, o kurwa, ile pieniędzy, nie? Więc no. Ja powiem tak, Kraków. Na dzień dzisiejszy, jak chcesz wynająć kawalerkę we Wrocławiu, to musisz się liczyć z kosztem rzędu około 2,5 tysiąca złotych. Więc to nie jest moja fanaberia, że ja mam takie mieszkanie, tylko ja nie mam innej możliwości. Ile by płaciliście tam na Trójkącie? Na Trójkącie to było w momencie, kiedy były spadki cen ogólnie na rynku. My płaciliśmy chyba 5400, jak się nie mylę. Było większe to mieszkanie, dwupoziomowe? 72 metry miało. Okej, okay, a teraz ile masz metrów? Teraz to ja, mieszkanie jest niewielkie, ja tutaj mam jakoś 64 metry. Ale ja płacę za lokalizację, która jest dla mnie dogodna z wielu powodów, bo też poza mieszkaniem załatwię niektóre rzeczy. Poza tym też no, komfort mój użytkowy jest wyższy. A poza tym ja wynająłem najtańsze mieszkanie, trzypokojowe, jakie znalazłem we Wrocławiu, które nie jest kurwa z lat 90. A zależało mi po moim doświadczeniu z nożownikiem, żeby nie mieszkać na patologii, tylko żeby wybrać dzielnicę, która jest w miarę bezpieczna, nie? Poza tym ja też wybierając mieszkanie, gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że być może faktycznie Kuba się do mnie przeprowadzi, więc nie chciałbym znowu zmieniać mieszkania, a też lubię komfort pracy, czyli ja lubię mieć oddzielny pokój do streamowania. A nie ma na przykład czegoś takiego, że w tym budynku, gdzie mieszkasz, że na przykład na innym piętrze będzie większe mieszkanie? No ciężko mi powiedzieć, no nie wiem tego. Aha, nie, bo chyba twoja właścicielka tam jeszcze miała coś innego. Ale nie? Wiesz co, ogólnie jest RNG i nie do końca działa to tak, że im wyższe piętro, tym powiedzmy większe mieszkania, jest to RNG, przecież przeglądałem... Mówię inne, że wiesz, że po prostu no wiem, w tym samym miejscu no, i sobie no, przerzuci rzeczy mi, tam ciężko mi powiedzieć, ale no wątpię. Natomiast, bo to mieszkanie było drugie kupowane i ogólnie to mieszkanie było upgrade'em poprzedniego, z tego co wiem, więc... Ja płaciłem 7,5 tysiąca miesięcznie plus opłaty, czy to wychodzi jakieś 1500 zł. Ale płacisz? Płaciłem przez pierwszy rok, ale teraz podwyższyli to o kurwa 1500 zł. O kurwa, wszystko poszło do góry. I tu jest dom z ogródkiem, nie wiem ile ten dom będzie miał, 230 metrów. Jest duży, fajny czy coś, ale jest to mega dużo. Dobra, to się mutujemy i do potem. Za 10,5 koła to już lepiej sobie mieszkanie kup, stary. Pracuję nad tym. Cześć. No right. Sound muted. No ale wydaje mi się, że ludzie, których zaskakuje cena wynajmu mieszkania za 4000 w dzisiejszych czasach, to po prostu ludzie, którzy mieszkają z rodzicami albo mieszkają w akademikach i nigdy w życiu nieruchomości żadnej nie wynajmowali, więc nie wiedzą, jaka jest sytuacja na rynku. To nie jest tak, że ja zapłaciłem sobie na przykład za jakieś wielkie udogodnienia w postaci świetnie wykończonego mieszkania czy mega prestiżowego budynku. Otóż nie, ja mieszkam w totalnie zwyczajnym kurwa bloku, który nie cechuje się niczym specjalnym, tylko no, bo ja nie potrzebuję takich rzeczy do szczęścia. Ja bym mógł wynająć sobie coś prestiżowego i taki prestiż zaczyna się we Wrocławiu, podejrzewam, od około 7 miesięcznie. Ale po co? Po co przepalać 3000 zł miesięcznie więcej na coś, co jest ci niepotrzebne do szczęścia i co ci nic kurwa nie daje? Nic. Nic to nie daje, niestety. Bo prawda jest taka, że do lokum i tak się szybko przyzwyczajasz. Ja tak w ogóle przepytam to, jak oni zapowiadają, bo to sensu nie ma. Uważam, że
Jest tylko jedna rzecz, taki standard, który ja sobie życzę, czyli oddzielna sypialnia, oddzielny pokój do streama. Ja jestem ukontentowany. Mi się dużo lepiej, dużo przyjemniej funkcjonuje w momencie, w którym nie śpię w tym samym miejscu, w którym w cudzysłowie pracuję. Czuję, że jest taka kurwa gęsta atmosfera, jak w jednym pokoju przebywasz nieustannie. A jak to jest rozłożone, to jest fajnie i przyjemnie, jest tak bardziej fresh, kurwa, nie? Fresh. Zespół Skolim, znany także jako serialowy Patryk z Barw Szczęścia. Autor piosenki wygląda. Ja nie wiem, jak gdzie Polscy mieszkają, ile nich 4K to luksus oszczędności całego roku. No to mogą wybrać mieszkanie za 3000, więc właśnie to ty kurwa nie masz, nie wiesz, o czym mówisz. Jeżeli ktoś zarabia 3000, to najprawdopodobniej kurwa mieszka albo w akademiku, albo mieszka jeszcze z rodzicami jak może, albo mieszka kurwa w mieszkaniu wynajmowanym na spółę z dziewczyną. I razem mają budżet powiedzmy 6000 i szukają nieruchomości malutkiej, dwupokojowej za 3000. I czy im zostaje na życie. A to, czy ktoś jest w stanie odłożyć takie pieniądze w skali roku, czy nie, na to bym nie patrzył. Bo niestety życie cechuje się tym, że na bieżąco masz wydatki. Są rzeczy, kurwa, nieuniknione. Musisz jeść, więc na jedzenie musisz wydawać. Musisz używać wody, więc na wodę czy prąd też musisz wydawać pieniądze. No i musisz, kurwa, mieć gdzie spać, więc na mieszkanie też wydajesz pieniądze. Więc w momencie, kurwa, w którym... W momencie, w którym... O kurwa. Ja pierdolę, coś tu wjebał. O kurwa, mać, dobra. Bagieta cię zabije, człowieku. O kurwa, jaki odlepus. Dobra, ja kończę swoją wypowiedź, to już za mocno jest. Ała. Chłop myślał, że na Pink MMA startuje. A teraz przed wami kolejny zawodnik. Panie i panowie, Patecki! Temu Patackiemu współczuję, bo on tam jest, ale jakby go nie było, na dobrą sprawę. To się jest taką postacią, która nie wybija się spośród innych uczestników. A to z tego tytułu, że po prostu nie jest na ich poziomie, kurwa. Panie i panowie, teraz zawodnik, który udowodnił, że jest szybszy niż światło. Pradawny mnich z Shaolin, oczywiście podębowym. Powitajmy kolejnego zawodnika przed państwem. Bo ma nazwisko Patecki, czy nie? Nie wiem, w sumie, pizie to mam. A jakby pomylili... O kurwa, to Bagietka odpierdolił tego Krijaka. Ja pierdolę. Bagietson, kurwa. Bagietka giga czas. Przed państwem mentalista, osoba wysoce duchowa, korzystająca z kronik Akaszy i pracujący z energią najodważniejszych street fighter w Polsce. Panie i panowie, Damian Stifler Stójczyk! Dobra, to jest jakiś kurwa nieudolny pokaz mody, sięgam. Co tu się kurwa odpierdala? Akasza i chuj. Kroniki Akaszy. Ciekawe, czy murzeń przepłynął, kurwa, parowcem. A teraz przed państwem prawdziwy potwór. Potężny, 150-kilogramowy mistrz senegalskich zapasów z pewnością robi ogromne wrażenie. Kurwa, on zabije tego Stiflera. Nie, no państwem, dajcie spokój, to będzie morderstwo w pracę, on go kurwa połamie. Ona się na niego położy i Stifler zapomni, jak się oddycha, kurwa. I...
Ale się po afrykańsku na zielono ubrał, widzowie. Fajny jest bombardier. Ładny popatrz. Witamy was serdecznie na drugim panelu. Myślę, że teraz będzie działo się o wiele więcej. Ale oczywiście zacznijmy od ogłoszeń parafialnych. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod PRIME. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na naszą galę. Zapraszamy również do konkursu naszego partnera Pyszna Fabryka. Na ich profilu instagramowym możecie wygrać bilety na galę 9 lipca. Panowie, nawet nie wiem, od kogo tutaj zacząć, ale może zacznę od naszego gościa z dalekiego Senegalu. Nie? Bombardier, cieszymy się bardzo, że cię widzimy. Słyszałem, że miałeś problemy, żeby tu dolecieć, więc jakbyś mógł powiedzieć, co tam się działo z samolotami. Bon, d'abord, merci, j'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici. Kurwa, po szaman. Pierwsze, dziękuję. Witam wszystkich. Koniec. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Koniec, kurwa, żartu. Avant tout, je vais remercier le Prime organisation. Po pierwsze, chcę podziękować organizacji Prime. J'avais des problèmes de vol parce que j'avais un retard hier. J'ai fait une escale à Lisbonne. Donc on a décalé les vols. Donc je viens juste d'arriver là, même pas 30 minutes. Faktycznie miałem problem, ponieważ wczoraj mój samolot był opóźniony, miałem przesiadkę w Lizbonie, no i przez to wszystko się obsunęło, dlatego przyjechałem dosłownie przed chwilą, nawet nie pół godziny temu. C'est juste pour vous dire que j'ai envie de vraiment participer dans le gala, c'est pour cela que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour assister à cette manifestation. Ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę zależało mi na tym, żeby być na tej gali, dlatego bardzo jestem. Je dis bonjour à tous les combattants, tous les téléspectateurs. Witam wszystkich wojowników, witam wszystkich widzów. Voilà, et si même le public, hein, tout le monde, les femmes, les hommes et tout, je dis bonjour à tout le monde. Witam publiczność, kobiety, mężczyzn, wszystkich, witam was wszystkich. Voilà. To tyle. Słuchaj, mnie ciekawi, czy ty w ogóle wiesz, na czym polegają freak fighty, czy słyszałeś w ogóle o czymś takim? Ty, a zaraz to pożre, kapela, o chuj tu chodzi. No pewnie, że tak, ponieważ w Senegalu uprawiamy zapasy z uderzeniami. Ja ogólnie uwielbiam wszystkie sporty. Kojarzę tego tłumacza, widuję go często w Zoo, jak się zajmuje Kurwa, coś ty napisał! Nie, no masz bana, no wypierdalaj stąd, kurwa, rasisto pierdolony. Natomiast MMA znam doskonale, od wielu lat to śledzę i uczestniczę w MMA teraz. Voilà, donc je suis très content d'être là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour participer dans ce gala. Dlatego, jak już powiedziałem, bardzo się cieszę, że tu jestem i mogę uczestniczyć w tej gali. Jasiu, tu dużo osób się zastanawia. Ja bym jeszcze Bombardiera zapytał, jak ty na to, że tu większość poprzebierana jest, a to są jednak walki? Jak ty do tego podchodzisz? Czy cię to nie zdziwiło? Chłop się za babę przebrał, normalne. J'étais là, il y a même pas un mois. On a tourné un documentaire, quelque chose comme ça. On est tous déguisés comme des gladiateurs. Donc j'ai vu les vidéos, mais vraiment, tout le monde sont contents. No, już byłem tutaj jakiś miesiąc temu, kręciliśmy taki materiał dokumentalny, można powiedzieć, i wszyscy byliśmy tam przebrani za kogoś w rodzaju gladiatorów. Wszyscy są bardzo zadowoleni z efektu tego filmu. No tak, tam byliśmy za gladiatorów przebrani. Bo w Afryce, kurwa, u nas są rozczarowani. Bliżej nie, no kurwa, kobietę, ten był tragiczny. Gościa, z którym masz walczyć. My dla mnie. Więc jak ty do tego podchodzisz? Non, il n'y a pas de souci pour moi. Chacun son style. Voilà. Dla mnie nie ma problemu, każdy ma swój styl. Okay. Ouais, chacun son style. Chodź, jak jest tego bombardiera. Voilà. Każdy ma swój styl. Miły chłopak. Tak. Dobra, Stifler, powiedz mi, czy już jesteś spokojny, bo go widzisz, że jest w Polsce, że już dojdzie do tej walki? No z jednej strony tak, ale z drugiej, on, jak kręciliśmy ten trailer miesiąc temu, on się wydawał mniejszy, nie? I teraz jest taki jakiś taki wielki, nie? Ale spoko. Ale powiem ci, że jak wszedł, to też tak mi się wydawało, że on jest, kurde, większy niż miał być. No, no. Tak jakby urósł, ale jeszcze, wiesz, wzwyż, nie?
I to jest dziwne. A to wzwyż, ja myślałem, że wszerz. No wszerz też. Ja myślałem, że Hetman jest duży, ale on jest jednak ogromny. Nie, nawet Hetman był pod wrażeniem. Nawet Hetman był pod wrażeniem, jak go zobaczył. No dobra, zaraz do was przejdziemy. Kurwa, ale to rasistowsko oni mówią. Dużo pytań. Byliśmy jak pod wrażeniem, jak go zobaczyliśmy. Co za kurwa rasiści pierdoleni. No boli bardzo mnie. No trochę mniej już teraz. Walka nie jest zagrożona, czy jest? No nie wiem, zobaczymy, jak mi będzie bolało dalej. No ciągle uważam, że to jest jakiś straszny debilizm. Wyszła z głowy i weszła do nogi, dlatego cię kurwa boli. Nie, boli mnie dlatego, że mnie przewracałeś bez sensu, bo nie umiesz powstrzymać swoich emocji. Ej, jebana 60. Podobno na policję mnie kurwa podałeś. Jeszcze nie, na razie tylko byłem na obdukcji, jutro idę na policję. Ja pierdolę! Na bagiety. Chyba to się co za koleś, idzie na policję, bo mu się na gali oberwało na konferencji, o kurwa. O, jeszcze od konfidentów mnie wyzywaj, czekam. O kurwa. Ja pierdolę, jak odlepów! Nie, no, osobą, która ma problem z kontrolowaniem, no, która ma problem, nie jest w stanie się kontrolować. Słyszałem, że twój dziadek sprzedawał Polaków, kurwa, w czasie wojny. Tak. To źle słyszałeś, gdyż mój dziadek założył Gojczański Park Narodowy i był w AK i mordował konfidentów. To czemu konfidentem sam jesteś teraz? Co? Co jeszcze raz? To dlaczego żyjesz? Jak go zarał! To była wojna i się dobre. Walczyło z prawdziwymi wrogami, a nie wymyślało się po prostu dla hajsu kogoś, nie wiem, pobić, żeby zarobić jakieś złote grosze. Ale ty obrażasz kobiety lekkich obyczajów tymi kurwa strojem kurwa jebanym. Co? Ale to powiedz, Jasiu, co to za strój? Czemu taki strój? No, ja to dla Konradzia z Kolimka. On wiem, że tak lubi, jak dobrze wyglądać, żeby dla niego trzeba dobrze wyglądać. No więc tak chciałem wyglądać ładnie dla mojego rywalka. To potrzebne wam te dildo, bo Rata i tak nie był zadowolony z prezentu. Poczekaj, Rataj, usiądzie. Rataj, o patrz, rzucił ci chyba. Kapela lubi od tyłu atakować, więc chyba w dupę też lubi. W dupę od tyłu też lubię atakować, tak, tak, ale nie ciebie. Bo jesteś frajerem, żeby przeciwników atakować od tyłu, jak dawają wywiad. No dobra, ale ja ci na przykład, ja się nie zgadzam z Megakotem, ale... Nie o to mi chodzi, o sytuację. Mikrofon ci wyłączyli, weź pożycz od Patryckiego. O sytuację taką, że zaatakowałeś przeciwnika. Bo sam wyłączyłem. Od tyłu. Czemu w twarz z nim nie wyszłeś? Tak jak ja. A ja ci spazdytanta nie zajebałem, bo ja ostrzegałem na wywiadach, że jak podejdziesz, to masz w ryj. I to dokonałem. Ja co mówię, to nie wykonuję. Zupełnie no i nie bo ty się na mnie rzuciłeś dwa razy. Trzy razy, bez sensu. Halo. Działa. Jaś nie umiałeś włączyć po prostu. Przed chwilą działał, to nie wiem. Już po prostu mikrofon się wyłącza na to, co mówię. Na głupotę. Za mądry czasem, jestem. Ale to nie jest żadna głupotę. O. I znowu wyłączyli. Nie, no niesamowita realizacja, kurwa. Piękne. Kurwa, dobrze dyskutują chłopaki. Bagieta ma rację, no. Dobrze mu Bagieta powiedziałeś. Zajebioza. Dzięki, że słyszymy Prime. No. Jest kurwa wysoko. Przecież kurwa ci idioci w OBS-ie normalnie widzą, że im to nie działa. Dlaczego oni tego od razu w realizacji kurwa nie naprawiają? Kto tam kurwa jest odpowiedzialny za to? Co za kurwa dzbany. Najciekawszą rozmowę kurwa całej gali nam zbudowaliście, idioci! Nuke przesyła 4 zł i 85 groszy. Ostatnio robisz lepsze transmisje niż Syniak. 5 zł za content, ale nie sprzedaj się i dziękuj panu XD. Jan, jak ty na to patrzysz, że tu Bagieta się bardziej skupia na
rywalu z Kolima niż na tobie. No akurat tutaj ja się dostałem. Ja robię wybitny content, jeszcze 4 filmy w tym tygodniu nagrywam. Bagieta, nie pokazujesz filmy, treningów na Instastory w ogóle z trenerem, dlaczego? A po co chcesz wiedzieć? Ale pokazał ostatnią walkę z cieniem, możesz trochę ocenić. Możesz teraz Bagieta pokazać, bo zrobiłem mam tutaj... Zrobiłem tutaj ten, deskę. Mam tutaj wyzwanie w stylu Matrixa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, teraz poprosiłbym o zrobienie ankiety na YouTubie. I więc tak, i o zbliżenie tutaj. Co to na jest? Uczestników. Widzowie mają wybrać jedną tabletkę. Jest niebieska i czerwona. Niebieska to jest zniszczenie karton gipsu, który tutaj przynieśliśmy, a czerwona to jest wypicie kwasku cytrynowego, który jest czy ty, Bagieta, jesteś gotów na takie wyzwania? Ja od razu powiem, jeśli chodzi o tabletki, to ja się widzowie wybierają. Generalnie mogę ci powiedzieć, jest coraz bliżej do walki, nie chcę się zatruć żołądkowo, więc możesz od razu dawać tą płytę i kurwa lecę z tematem. Nie no, Bagieta jest totalnym dikasadem, serio. Dawajcie płytę, masz płytę? Dobra. Gruby, to zaraz będzie płyta, Gruby już leci. Pokazał, to tu jest szefem, nie będę decydować, kurwa, za niego, króciutko. Tak jest. Dawaj tą płytę, kurwa, i utykasz pizdę. Dobra, ale Jan, no to powiedz, jak no oceniasz lepiej tą sytuację, złamać że rękę, Bagieta niż bardziej zabudzie, jest skupiony na Jasiu niż na tobie. Jak bo ja jestem przystojniejszy. Chyba za głupi, kurwa, nieprzystojniejszy. O, ale mi powiedziałeś, dobra, naprawdę, to teraz ja z kanapka naprawdę padam. Challenge? Ja dokładnie sam nie wiem, na czym to polega, więc może opowiesz. No co, Bagieta tutaj mówił, że umie rozjebać karton gips. Ale czym, głową? Ty to masz rozjebać? A jak ma? No to chodźcie tu, poczekajcie. Ja muszę sam, bo wy mi źle... To stań tu, stań tu. Źle mi ustawić. I ty to głową rozjebiesz? Przecież to jest grube, kurwa. Co? Odejdź, odejdź, bo szybko. Ale to jest co on grube, robi? Kurwa, no. Ja pierdolę. O kurwa. Nie no, Bagieta jest takim content creatorem, kurwa, na tej gali, że to jest hit. To jest najlepsza postać, kurwa, praj, mu się sięgam. Moja głowa jest trochę twardsza. Daj mi tej płytę. Jasiu! Jasiu! Bo to naprawdę... Dajcie walkę mu z Jasiem Kapelu, to będzie złoto, proszę. Jasiu, przyjmę walkę z tobą charytatywnie, ale na moich warunkach walki, czyli łokcie, kolana, główka, wszystko co idzie. Wszystko co idzie. Co ty na to? No, pomyślę. Dobra, z Kolim. Słuchaj, jestem. Widać, że z Jasiem też się nie lubicie, ale trochę Bagieta zdominował tą waszą zadymę. Ostatnią zadymę muszę przyznać, że Bagieta skradshow, chyba cały internet go pokochał, a jak już nie kochał, to pokochał po tej zadymie. Powiem ci tak, ja podchodzę do tego bardzo krótko. Sobota wszystko zweryfikuje. No to widzę, że takie sportowe podejście, jak ze sportowych gal MMA, ale powiedz mi z Kolim. No, to najbardziej mi się podoba i mnie inspiruje. Ty sam wyzwałeś Jasia Kapelę do walki po tym zwycięstwie nad Ziemowitem. Co cię skłoniło głównie do tego, żeby walczyć? Wiesz co, powiem ci, że byłem zaskoczony. Naprawdę stałem wtedy pod sceną, mówiłem to już w wywiadzie. Kopara mi opadła. Troszkę byłem zniesmaczony, że tamten typek, który się bił z Jasiem... Ciekawe, czy Fagata tak będzie chciała się ruchać z Bagietą, taki tak, popularny gigażat się z niego robi. Tak dotki, że ten człowiek był dobrze porobiony. Uważam, że to była siara względem jego najbliższych i jego fanów, ale trzeba przyznać, że ten świr, którego mam przed sobą, zrobił wtedy robotę. Ja nawet bym nie ufał Kapeli, może go odurzył i dlatego wygrał. Z Kolim, a ja mam takie pytanie... No coś w tym chyba jest, bo muszę powiedzieć, że Konrad patrzy na mnie takim samym wzrokiem jak Ziemowit. Dobra, ja do ciebie z Kolim, bo z tego co wiemy, no to nie trenujesz. Tak naprawdę masz cały wiesz czas koncerty. Tak. Ty byłeś. Dzisiaj wróciłem ja nawet z koncertu. Ja tylko dokończę, bo no Jasiu sporo rywali odmawiał i trochę poznaliśmy Jasia i na ciebie był bardzo chętny. A wiem, że Jasiu aż taki, kurwa, jak udaje, to nie jest głupi i chyba zrobił research. Skoro ciebie wziął, to chyba jest przekonany, że
wygra, że ty w ogóle nie trenujesz. Bardzo dobrze, słuchaj, jeszcze ma parę dni, żeby tak myśleć. Jest na widowni mój sztab trenerski, mój cały team, Łukasz Urban Urbański, Jakub Smoliński, oczywiście mój menadżer Wojtek Woner, jest też Mariusz Zalewski. Chłopaki są ze mną, trenują i po koncertach, i po planach, znajduję czas nawet w nocy i robię takie rzeczy. I w pajterze, i w stójce, i zrobiłeś tak, jakiś sparing już? Ostatnio, że możesz sobie wybrać. No z tobą tylko w pajterze, Konrad, ja tylko. Boję, troszkę się boję, że dojdziesz w tym parterze, wiesz? Nie bój się, nie bój się. Na szczęście się macie ochraniacze na krocze. Ale co, zrobiłeś jakiś sparing już, czy jeszcze się boisz? Nie bój się o to. Nie no, nie mogę pytał, chciałbym wiedzieć. Wydaje mi się, że mogę nie bój, to mam, ale teraz go wyjebała. Dla widzów pytam, nie dla siebie, wiesz, tylko... Ale kto by chciał wspominać o takim idiocie pierdolonym, jesteś wielkim wojownikiem, co po prostu żadnego sparingu nie zrobił. Spokojnie, ty będziesz pierwszy. Wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Nie sorry, mogę się doczekać. Mam takie pytanie, nie? O, tak. On ci obraził matkę, wiesz o tym na zadaniu, tak, ja nie? Słyszałem ostatnio. Czemu tutaj, ty się tutaj, trzymałeś, wiesz, kurwa? Powiem ci szczerze, że wchodząc do cyrku, wolę się poprzyglądać na małpy, nie reagować, tak? Nie chcę się zaniżać do tego ale poziomu. Ale przecież tu każdy chce go najebać. Tak, wiem, mam tego świadomość. Czytałem oczywiście komentarze, czytałem reakcje moich znajomych. Powiem ci, że chyba cała Polska by chciała być na moim miejscu tego 9. To, że obraził moją mamę, tylko świadczy o jego kulturze. Ale jakie obraziłem twoją mamę, przepraszam? No, słuchaj, są nagrania na to. Ale no to przypomnij, bo ja nie pamiętam. Na początku zadymy, bo obejrzyj sobie jeszcze raz. Ale jak? Słuchaj, byłeś napierdolony albo naćpany, to może nie pamiętasz, ale będzie taka kurwa sroga kara za to, że zapamiętasz sobie do końca życia. No nie pamiętam zupełnie. Jęzor, może ci ten twój jęzor trochę, wiesz. Ja chyba tylko pytałem, czy ciągle mieszkasz z rodzicami i wtedy powiedziałeś, że są częstymi gośćmi. Posłuchaj, nie powinno cię interesować moje prywatne życie. Co ja sobie robię, to jest moja prywatna sprawa. Chyba, że się zamieniasz w prokuratora. Nie ma nic złego w mieszkaniu z rodzicami, no i... Też kiedyś mieszkałem z rodzicami, ale jak miałem słuchaj, 15 lat. Słuchaj, bardzo dobrze. A teraz masz prawie 40 i robisz się pajaca. Jesteś zadowolony z tego? Tak, bardzo jestem zadowolony z tego. Bardzo to lubię. Hetman, trochę przykre. Hetman, bo ale dziękuję, że to, wspomniałeś akurat ty. To jest bardzo, bardzo... Oczywiście niemiły aspekt tego, co mnie tutaj spotkało, ale jest to motywator dla mnie, potężny. Ale zwyczajnie, podejść do niego, przypierdol mu i tyle. Polska ci będzie biła brawa, co nie? Wszyscy będą tu dziwić. Słuchaj. Wytam się, Hetman chyba liczył na oklaski, jak powiedział, co nie. I nie było. Nie wyjdzie do tej walki. Powiem tak szczerze, po interwencji Bagiety... cieszyłeś się. Nie, to nie to, że się cieszyłem, bo wiesz, też nie do końca popieram takie zachowania. Ale przyznam się szczerze, że kara go szybko spotkała. A druga rzecz jest taka, że trochę się obawiałem, bo już widziałem, że świrował pawiana, dostał w łeb, a go nagle noga bolała, co jest absurdalnym zjawiskiem, stary. Niesamowite. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wcześniej Bagieta dwukrotnie przewrócił mnie z krzesłem i upadłem na metalowe krzesło najwyraźniej. Tak, ale robiłeś, ja też nie popieram tego, ale Bagieta, słuchaj, zareagował w obronie swoich wartości, zrobił coś, jakie to są wartości? Jakie wartości każą atakować ludzi, z którymi się rozmawia? Chciałbym się dowiedzieć, proszę mi powiedzieć. Dobra, ale ja rozumiem. Jakie to zostałeś są wartości? Przewrócony raz, drugi raz, to czemu cię dałeś kilka wywiadów, poszłeś do domu... Wyszedłeś Jezu. Z trzem, jak miałem złamane, jak miałem złamane, to się dwa dni później zorientowałem. Na Instagramie, no. Że a ty jesteś kurwa lekarzem boli. Medycyny jakiej, przepraszam cię bardzo. Jakie jest twoje wykształcenie w kierunku medycznym, bo miałeś coś kiedyś złamane w ogóle? Czasem się człowiek orientuje. Dobra kurwa, kapela, ale zjebie pierdolony. Z jednej strony mówisz, że byłeś na abdukcji i pójdziesz na pały się rozpierdolić, że Bagieta cię zaatakował w programie publicznym, w programie, który jest związany z MMA i w programie, w którym w sumie próbował doprowadzić do walki między wami. Czy zachował się spoko, czy nie, to jest oddzielna para kaloszy. Ale ty zachowałeś się tak samo, atakując duszą człowieka od tyłu. Czy on poszedł na policję w tej sprawie? Jak możesz mówić, że jakimi wartościami ktoś się kieruje, robiąc takie rzeczy, skoro sam robisz to samo, pierdolony, różowy hipokryto? I... całą rękę z pierścienia, tu z no, łokcia. Wszystko jedno, no. On żartował, że pójdzie na policję? A, to przepraszam. Czasem dwie operacje ból... i wiem o co chodzi. Jest adrenalina, nie czuję się bólu czasem, zdarza się. Nie ale jesteś lekarzem, nie masz pojęcia o tym, sprawna. Co mnie boli, chcesz zobaczyć, to możesz sobie zmatać moją łydkę. Ja tak ogólnie, jak się czujesz.
A, Pacio, jeszcze takie pytanie. Ciągle nie wiem. Że Gierbie, o co chodziło? Mrakota dusił na wywiadzie. No, że jest forma, nie? Że jest forma. Czyli anonse do mnie? No, nie do ciebie, że ogólnie forma jest. Ja generalnie mam prezent dla ciebie. Oj, ten ty cegłówka, no, ty. Wygląda jak bomba. Radaj. Będziesz miał tak ciężko go otworzyć, jak ze mną w oktagonie. O Jezus. I tu jest taki prezencik, że jak przegrasz, to będziesz mógł go sobie poczaskać, bo się wkurwisz. Otworzysz? A jeśli przypadkowo byś wygrał... Przypadkowo? No przypadkowo, bo ale mi głowa by nie zagrała. Możesz. Dobra. To generalnie będziesz miał triumf picia. To teraz masz, Pacio, zabawę picia? Na całą konferencję chyba. Siema, no, prawda, Jerzy. A zdradzisz, co tam ukryłeś, czy nie? Potem siema, obrońco wajtości. Sam sobie zobacz. To teraz Jan będzie otwierał prezent, a ja do ciebie w wolnej Hecman. Chwili Bagieta powie mi, jakie kurwa, to są wartości, które każą mu atakować swojego rozmówcę. Kurwa, to odpakowuje. No dobra, o wartościach już ostatnio rozmawialiśmy na Zadymie. Ale ja ciągle nie wiem, jakie to są wartości. No to jak nie wiesz, to się dowiesz na Instagramie, pogadajcie sobie, zróbcie sobie live'a. To nie jest też program, ja tylko jedno słowo powiem. Malta, byłeś kiedyś duszony w tyłu? Nie wierzysz w Pana Boga, a jak ci przyjebałem, to powiedziałeś, o Boże. Tak, ale... najszybszym misjonarzem w Polsce. Wziął cię na misjonarza wtedy. Mimo ale wszystko chodziło i to mi jest o ból. Kurwa podłym. Ból i Bóg ma tak samo w dopełniaczu. O Boże, wielki lesie, mój tak, ukochany, tak, tak, wspaniały tak. Boże. To bo chodziło mi o las. Znasz takie słowa jak ból? Nie, tu akurat poprę Bagietę, bo ja też nie rozumiem, jak ktoś mówi, że wierzy, a mówi o Boże, o to... to... No, a jak tych rzeczy jest. Ja nie wierzę akurat. Mogę sobie mówić, co chcę, o ile się orientuję. Koniec religii, Jasiu, na chwilę skup się tam na czym innym. Hetman, do ciebie pytanie. Czy obstrałeś zbroję, bo nagle interesujesz się tu kogo innego rywalem, na przykład Jasiem? Nie, po prostu Kolima. Przypomniałem temat na Zadymie. No, wierzę, ale to czemu czeka go pierdoli, już do Jasia startuje. Do Dawida wie. Nic nie powiedziałeś, a byłeś taki ochoczy... Na pierwszej gali naszej zawsze do niego, nawet nie skupiałeś się na swoim rywalu strollowanym, tylko bardziej na Ambro, a teraz nagle znowu przekładasz... Ambro się mnie przyczepił na Instagramie, swoją no to ja odpowiedziałem, kurwa no. A, czyli nic nie masz do niego teraz nagle. Do Ambra? Tak. Mam, przecież kurwa napierdalałeś mi się na backstage'u jeszcze. Stałeś i się śmiałeś jeszcze nade mną, bo kurwa 5 ochroniarzy mnie położyło. Nie pamiętam, na wcześniejszej, tak? Zajebista robota ochroniarzy, naprawdę, kurwa, jesteście zajebiści. Znaczy, no nie wiem, czy to dla nich plus, no bo... No mnie położyli w kilka sekund, nie? No ale wiesz... Ale gdyby nie ochroniarz, on by już leżał i kurwa płakał i krzyczał. Ciebie nawet strollowany przecież położył. No to wiadomo, no po prostu dobry. Miałem inną głowę w oktagonie, nie? Ale to sugeruje, że strollowany jest słaby? Ty? Ja? Tak. Zobaczymy z Mielonką, nie? Słuchaj, no z dużo... Z ratajem dostał. Dużo osób, kurczę, no zarzucało tam strollowanemu, że przegra, bo ja jestem duży, kurwa, i jestem silny i chuja z tego tak naprawdę pokazałem. W oktagonie. A teraz jak będzie? Teraz jesteś dwa razy większy od Dawida. Może i jestem, nie? Ale wiesz, nie umuję mu tego, że on kurwa trenuje dłużej. Ja dwa razy miesiąc. Większy i dwa razy słabszy. Tęskniłeś, tępy chuju? Jeszcze raz chcesz położyć się? Tępy chuju. Przecież to ty leżałeś. No ty, na tobie kurwa. Gdyby nie ochroniarze, dalej byś do leżał. Do tych perwersji to ja się nie przyznaję. Przepraszam tutaj przerwę, bo już jak tu ty się boisz, po co założyłeś okulary? Na chuj ci je. Patrz, się przebić nie może. Ładne. Niestety. Jeżeli tak, tobie i tak lepiej. Do mnie mów. Bardzo grzeszny. Ja a przeprosił. Kurwa. Panie Jakubie. Spierdalaj. No. Jaki masz tam prezent? Co tam miałeś? Dalej, jeszcze nie zobaczyłem grafiki, ale Bagieta mi tu kubek przygotował. Zobaczmy. Ale co mówiłeś, że po walce co? O co chodziło, stary? No będziesz mógł się na kubku zemścić, jak przegrasz. O kurwa. Zróbcie zbliżenie tutaj, panowie. Fly, don't sleep. Zemścić? Dobra, będą robić zbliżenie tymczasem. Hetman, ja zobaczyłem nawet, że się odsunąłeś, że krzesełko odsunąłeś od Jasia. Skąd taka zmiana, bo z tego co pamiętam... A ty byś nie odsunął, dobre, kurwa? Przecież ty też go nie lubisz, nie? Nie chcesz się zarazić, pierdolę. Ale nie, no jemu trenek zabrania, on nie może. Się coś zmieniło po prostu. Ja zmieniło? Popieram w 100% Bagietę, to co on ma zdanie na temat Jasia, ja też mam, ale jedno... Ale jak zejdę do 40 kilo... Dobra, daj mi powiedzieć, kurwa, mówię! Jedno, za jedno cię szanuję.
Już się raz rzucałem w oktagon, nie wiesz o tym. Za jedno cię szanuję. Za to, że się kurwa nie boisz, że tu kurwa wszyscy ludzie z chęcią by cię teraz natłukli. Nie no, wszyscy, ale to nie tylko 90%. Zmienili się czasy. 10 lat temu, jak on by pojechał gdzieś w Polskę, to by nie wrócił. No taka prawda. Bo 10 lat temu to ja wcale nie miałem 28 lat i nie jeździłem po Polsce nigdzie. Patecki. Ale fakt, że jak ktoś 10 lat temu się ubijał, to był wyzywany od pedałów, a teraz to jest prawakiem. Ale co prawaki w rójkach, w ogóle prawaki w obcisłych koszulkach, w ogóle wszyscy tacy co to, ładni. Strój tygrysa to jest jakiś pedalski? Nie no, mówię o tym stroju, który miałeś na zadymie, że jak 10 lat temu jakbyś był tak ubrany, to wszyscy byliby, że jesteś gejem i cię bili. A teraz tak może być taka moda. Prawidłowy obrońcą Wojtowa. Jasiu, jesteś taki rozgadany, dawaj na face to face ze Skolimem. Ściągnij nogi. Nie no, to jest niesamowite. Akurat ta część jest kurwa cyrkiem chuj. Patrz, a Jasiu mówi, że go noga boli, a na szpilkach chodzi. Parmazon. Kurwa, by mi stał taki debil przede mną, ja bym siadł, bym mnie wkurwiał. Co by nie mówić, kapela ma jednak zdolności wkurwiania ludzi. Nie jest Skolim to dla ciebie jakaś ujma, że twój przeciwnik tak wygląda? Kurwa. Nie, on z siebie robi pajaca, dla mnie to jest, wiesz. A co ty w jego oczach widzisz teraz? Tablicę Mendelejewa. To nie wiesz. Ale nie myślisz, że będziesz miał gorzej niż Kosakowski, jak przegrasz? No bo Jasiu jednak nie występował w takich strojach przy Kosakowskim. Ja w ogóle o tym nie myślałem. No wiem, wy nie myślicie. A potem jest przykro. Pozycja bokserska. Dobra, wracamy do stołu. Ja pierdolę. No, ale kurwa. Widzicie? Skolim jak automat, jednak na dupcie kapeli spojrzał tak. Okay. Nie, ale bo to tak może jest, że jak ktoś suka. Ale ty, przynajmniej w szpilkach wyższy jest, trzeba przyznać. Lepiej wygląda jak ostatnio. No. A to Skolim tak w ogóle jak Jasiu powiedział, że coś go boli, że boli go ta noga, to w ogóle twój kolega z Barw Szczęścia się odezwał, Marek Molak. I powiedział, że on chętnie wyjdzie na zastępstwo. Słyszałem, nawet na małe ale on pieniądze. Się bije na gali u Najmana, to myślę, że pominimy to od razu. Bo on później napisałem do niego, dlaczego on chce się z tobą bić, to powiedział, że gnębił cię zawsze na nagraniach do serialu, więc chciałby cię pognębić w pracy. Już odpowiadam, witał się ze mną, zawsze dawał rękę, a jak się najebał i był w domu, to do mnie pisał wiadomości. Wiesz, zazdrość, on też chciał robić muzykę. Jak ja robiłem 25 milionów wyświetleń, teraz to on robił, nie wiem, tam 8 tysięcy, więc... A bo ty do niej wypisujesz do wszystkich znajomych, krewnych, znajomych, każdego, kogo spotkasz, żeby weź udostępnij ze mną piosenkę, weź nagraj ze mną TikToka, moja nowa piosenka! Ale widzisz, ale do ciebie nie pisałem... taki jest, kurwa, biznes! Mordo, do ciebie nie pisałem, taki... a żeś chyba do trzech piosenek zatańczył, żeś tą dupą wywijał. No, dla ciebie specjalnie, dla ciebie. Dobra, fajnie, mordeczki, fajnie. Ja bym teraz na chwilę jeszcze do Bombardiera, bo skoro już doleciał do nas, Prymek ostatnio zawiódł, ale teraz my się tym zajęliśmy. Bombardier, skoro u nas jesteś, jak się czujesz po tym pierwszym przyjeździe do Polski i nokaucie od Pudzianowskiego? Czy oglądałeś jego ostatnią walkę? Oui, bien sûr, j'ai regardé son dernier combat. Depuis ce combat-là, je m'entraîne dur pour revenir, parce que j'aime bien ce pays-là. Je vais être le number one ici en Pologne. Pewnie, że widziałem tą walkę i od tamtego czasu chciałem do Polski wrócić. Dobrze mi jest tutaj, lubię ten kraj i chciałem przyjechać tu ponownie. Bo no chodziły na... Ale też mi... Czy widziałeś ostatnią walkę Pudzianowskiego, jak znokautował Michała Materle? Bo głównie o to mi chodzi, że na początku, jak cię Pudzianowski tak szybko znokautował, no to ludzie pomyśleli o tobie, że po prostu nic nie potrafisz. No ale przez to, że Mariusz udowodnił, że to nie był przypadek, to ludzie trochę nawet ciebie, ty jesteś faworytem po prostu tego spotkania ze Stiflerem.
No dlatego, na pewno dlatego. Chuj, że jest cięższy, kurwa, 20 razy. Co ty, Kac, już pierdolisz? Jak można porównywać Pudzianowskiego do Stiflera? No kurwa, no że ten Murzajn go zabije. On wygląda jak słoń, kurwa, a on jak gazela. Myślę, że po tamtej walce z Pudzianem teraz mój talent jeszcze się wzmocnił. Ale jak do tego doszło? Bo ty z tego, co widziałem na werdykcie, to pytałeś, kiedy walka. Non, parce que nous, les combats là-bas, c'est plus dur. Bon, je dis pas c'est plus dur, mais c'est le temps. Ja tego doszło, no trafili go, kurwa. Donc nous, on fait des combats avec des menus. Voilà, donc c'est dur. Et moi, je connais mes capacités. Donc je sais que, bon, dans tous les combats, des fois, tu fais des erreurs de combat. Moi, j'ai accepté que le jour du combat-là, j'ai fait une erreur dans ce combat-là. No, to jest tak, że po prostu jestem przyzwyczajony do dłuższych walk. Spodziewałem się dłuższej walki, tak jak u nas, że to potrwa dłużej, no ale zaakceptowałem takie, a nie inne reguły walki. No trochę mnie to zaskoczyło rzeczywiście, że to tak szybko poszło. A jak podejdziesz do tego, jakby cię, nie wiem, Stifler teraz nokautował na tej gali? Czy będziesz chciał jeszcze wrócić do Polski? Non, c'est pour vous dire que tout à l'heure que depuis ce combat-là, je m'entraîne. Głupie pytania mu zadaje. Szkoda mi tego, kurwa, Bombardiera, bo się normalnie ogarnięty wydaje. Po tamtej walce po prostu zacząłem bardzo ostro trenować po to, żeby być teraz w Polsce numerem jeden. Moi je suis là uniquement pour gagner, pas autre chose. Que gagner. Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Po nic innego, wygrać. Ten numer jeden to mnie zastanowił, czyli dążysz do walki ze mną, rozumiem? Parce que quand je l'ai vu la première fois, pour moi c'est mon adversaire. No, jak pierwszy raz, jak cię zobaczyłem, od razu stwierdziłem, to jest mój rywal, to jest mój przeciwnik. No, to możliwe, że na jak kilka walk wygrasz, to okej, ale na razie Stifler przed tobą. A Stifler, jaka taktyka, powiedz mi, na Bombardiera? Czy... No bo wiesz, była właśnie taka pogłoska, że no ten Bombardier w ogóle nic nie jest warty, skoro go Mariusz tak szybko znokautował, ale wydaje mi się, że Polacy tak po prostu Znaczy, wiesz mają. Co, jest Bombardier jest w Polsce bardzo źle odbierany, nie? Bo wiesz, bo on na przykład... Był, bo teraz chyba lepiej, no ja jak pytam znajomych, to dzisiaj, powiem ci, pozdrawiam panią Karolinę, moją księgową, napisała mi, fakturę mi wysłała, ZUS-y, które mam opłacić i napisała... Jeny, wy się nie boicie o tego Stiflera? Przecież on go zabije. Nie, będzie spoko. Znaczy, Soroko też tak mówili, nie? I zobacz, jak się skończyło, nie? No, a co do Bombardiera, no to wiesz, mało kto wie, a on miał przed walką z Pudzianem dwie inne walki w MMA, które, wiesz, wygrał przez knockout w tam 50 któreś właśnie, i tam minuta 20, nie? Właśnie nie wiem, jak się skończyło, bo się nie zaczęło. Co? Soroko. A, no. No a co do mojej taktyki, no to no ja nie chcę zdradzać, nie? Znaczy wiesz, ja sam nie wiem, jak to będzie wyglądać, no bo wiesz, ja nie wiem, jak będzie w ringu, nie? Bo to na przykład jeżeli chodzi o walkę z Popkiem, no to było tak, że wiesz, ja miałem cały czas uciekać, w ogóle wiesz, zmęczyć go, a wiesz, gdy się zaczęła walka, zapomniałem, co mam robić, nie? I dlatego nawet sam Popek był zaskoczony, bo on myślał, że się na niego albo rzucę, albo będę uciekał, nie? A wiesz, ja chciałem z nim walczyć, nie? No. Tu takie pytanie jeszcze jest na czacie, to zadam. Czy zrobisz to samo z Bombardierem, co kiedyś Pudzian z Butterbeanem w Łodzi? A co on zrobił? No właśnie, musieli mi napisać. Okej, no to... Ja pierdolę! Jakim ty jesteś, kurwa, dzbanem? Przewrócił go i ubił. Przewalił go i po prostu młotki z góry bił. No zobaczycie, no mam jakiś ciekawy plan na tą walkę, nie? A co to jest za stylizacja? Piękne! Złoto! No, z Jasiem, ale z Jasiem się dogadałeś coś? A nie, to jest mój pomysł, nie? O nie, moje dildo. Słuchaj, Stifler, czy miałeś nowego tarota teraz? Bo jak zobaczyłeś, jaki duży jest Bombardier, to nie boisz się bardziej? Znaczy nie, od ostatniej konferencji w ogóle nie korzystałem z tarota, ale na przykład dzisiaj miałem kroniki Akaszy, nie? Bo wiesz, bo dzisiaj na przykład jak wracałem z treningu, cały czas mi się wyświetlało już albo jakiś krzyż, albo jakiś szpital, gdzie spojrzałem i właśnie zapytałem się właśnie kronik, czy to jest jakiś znak i kroniki powiedziały, że muszę kupić wyższe ubezpieczenie, nie? No, serio. Ale to w takim razie, wiesz, że nie przestraszyłeś się, wyższe ubezpieczenie, to trochę złożysz. No, wiem, że będę musiał uważać, nie? Za łeb, kurwa. Dobra, Stifler, 16 kwietnia, no to jak tam jeżdżę z tym, który jest dziewiątka, siódemka, piątka? Ale którego roku? 1987. 16.
kurwa, nie wiem, nie? liczę i się nie doliczył. Zastanówcie, a ja bym zrobił... Generalnie, ja jeszcze... Chodź, na face. Jeszcze chwila, tylko bym chciał zareklamować jedną rzecz. Ja generalnie teraz niedługo będę wypuszczał to chodź na nowe face koszulki. Jebać Orka Disa! Czemu Disa chcesz jebać w koszulkach? Czemu? Co ty robisz, kurwa? Kapela, bagieta, kurwa, co jest? I czemu zbliżania na koszulkę nam nie daliście? Pacio, trochę spięty mi się wydaje. Bez dyniek. Liście mogą być, ale bez dyniek, żartuję. A. No, ja mam pewny siebie. Nie daje się, Pacio. No, bagieta nie może go przepchać. Kurwa, bagieta, takie mordercze spojrzenie. Oho! Nie no, powodzenia. Jaka koszulka JD Orka, co jest? Opcja bokserska jeszcze? Co to kurwa jest? Już Norbert mu kurwa pozę wpierdolnie zaraz. Siadamy. Dawid, coś dzisiaj cicho jesteś. Wiesz, nie jestem zadowolony z usadzenia przy tym stole. Boisz. Jest to dla mnie niekomfortowe siedzieć przy jednym stole z Jasiem. Wszyscy Jasia, ale czemu? Czemu się nie skupiacie na swoich rywalach? Ale co ci się nie podoba? Nie skupiam się na nim w żadnym wypadku, tylko po prostu chciałem powiedzieć, że jest niekomfortowo dla mnie siedzieć tutaj ale nie przy jednym się? Stole. A czemu do Jasia? Nie jestem za ładny? Się dlatego. Że cię skusi. Czy co? Nie, że ty jeszcze na niego polecisz i... Nie, wiesz, nie. Aż dla mnie to niesmaczne. Dawid, jak... Ja się nawet kijem bym, kurwa, nie dotknął. A banią dotknąłeś. A banią dotknąłeś? I banią. Tak, rzucałeś się na mnie, jakbyś prawie chciał mnie wyruchać. Kurwa, jakie on ma fantazję, Boże kochany. Dobra, Dawid, jak plany na walkę? Jak przegrasz... Też na mnie tak patrzysz z Colin wzrokiem zakochanym, więc nie udawaj. No... Chyba zadajesz to pytanie, jak przegrasz, nie? Raczej jak wygrasz, bo jak przegrasz, nie zastanawiam się, no, co jak będzie, wygrasz, jak przegram. To wiem, że masz takie podejście, no znamy się już... Nie, no umówiliśmy się, że na after idziemy, no to jak no tak, wygram. No znamy się ja już właśnie od lat, słyszałem, to wiem, że jak przegrać, to chcesz walkę ze mną. Tak. Tak? Tak, ostatnio na Zadymie było mówione. Mnie nie było na Zadymie. Nie? No. Może pomyliłem. O kurwa! Pytanie, czemu my nie mamy Zadymy z Ambrem? Co? Czemu ja nie mam Zadymy z Ambrem? Znaczy Ambro miał być, ale... Bo słabo dymisz. Ale jesteś tak nudny, że po prostu pominęliśmy ciebie. Ja wiem, że ty się mnie boisz, Kasia. Dobra. Nie no, słuchaj, rzucili... Jak skończę Ambro, lecę po ciebie. Nie no, rzucili ciebie. Nie, jak teraz pokażesz, że w 2 sekundy możesz być u mnie, bo Bagieta ostatnio skłamał, bo było liczone 3 sekundy, to jak uda ci się w ogóle przez 2 sekundy przeskoczyć przez to, jak to kurwa, masz walkę od razu ze mną, jak ci się uda przeskoczyć w 2 sekundy. Ja dawaj. Dawajcie stoper. Raz, dwa, co on robi, trzy, kurwa? Cztery, pięć, sześć sekund. O kurwa, nie no daj, ja no już wie, już teraz wiesz czemu nie masz Zadymy, nie? Nie potrzebowałem no, przygotowania, nie? Kurwa mać, nie no. Ale w jakiej jedno ty formule się chciałeś zmęczyć bić? Zmęczyć się i kurwa drugiego nie Skasią? Przeskoczyć. Boksie. Tak. Boksie bym go rozwalił, no. Widzisz, przez ciebie nie pozwoli mi skrzydeł rozłożyć. Na Zadymy nie mieliśmy. Ale naprawdę myślisz, że miałbyś szansę z Kasem w boksie? A czemu nie? Ja wiesz, to jest pięściarz. On ma słaby. Wiele lat trenuje. A niech trenuje, chuja mnie to obchodzi. Ambro też dużo trenuje, ja go biorę. Ja nie biorę jakichś tam debiutantów, którzy, na których mogę sobie nabić punkty jak cios. Ale co z tego, że nie bierzesz debiutantów, jak dostajesz w pizdę? Proste. Dostałem od gościa, który trenuje dosyć sporo i ma dobre walki na koncie. No to powinieneś się no dobra, nauczyć doświadczeniem, kurwa, o, i jak brać ja miałem, nie wiem, walkę żeby z Rzoskiem, z Pałką i wiesz, nie, mówić, nie biorę sobie, kurwa, zwykłych fików, ale wygrywam przykład, te walki. A jak ty, kurwa, co z tego, że sobie nie bierzesz debiutantów, jak dostajesz w pizdę? Od ale gościa, tak. dostajesz w pizdę od gościa, który dostał od Rataja, no. Tylko, że no nie dostał może tak lubisz mocno w takie pizdę od Rataja, nie? Ty cicho, gadam z Kasją. Z królem, nie? No tak się nazywa, więc wiesz.
No kurwa. Kontynuuj. Co mam kontynuować? To nie, może nie ja teraz za dymy, bo widzisz, kurwa, przez 6 sekund przeskoczyłeś przez jeden. Podesa, nie byłem zdecydowany. Bagieta w 3 sekundy, kurwa, nie byłem zdecydowany. Nie byłem zdecydowany, gdybym, kurwa, jednak to no zrobił właśnie, najszybciej. No właśnie, to by ci nie zabrakło zdecydowania na walce sam. To masochista, on lubi w pierdol dostawać. Nie, boicie się, kurwa, siedzieć przy mnie, kurwa, 2 metry ode mnie, bo wiecie, żebym na was naskoczył. I co byście zrobili? Skoczyć możesz. No dobra, skoro ja bym na przykład wpłacił na fundację Kotomysz, bo ty trzeba spijać Nikt nie pytał, kurwa! Zamknij ryj! O mało ja ci nie przeszkadzałem! Ja się kurwa! Się reklamę, kurwa, założysz nosi na stół! Się otwarło! Zamknij ryj! Piesków nie kochasz, kotków nie kochasz? Kurwa, mat! Raz! Czekaj! 2 sekundy! Ja nawet nie wiem, czemu się odpalił, ale znowu Hetman, tu masz ambro. Nikt nie siedzi przy stole, kurwa. Ja myślę, Kasjusz, w takim razie, że jest takich emocji, Hetman, to możemy zrobić face to face. Tak, z ambro. Hetman, ambro, face to face. Zapraszamy. Ja pierdolę. Ale teraz się Bagieta na niego rzucił. A Bombardiera ze Stiflerem zostawimy na ważenie. Chodź tu, chodź. Dawid tu. Co byś powiedział Kubie? Twoje dni są policzone. Twoje nigdy nie były. Policzyć nie umiesz. O, już? Myślałem, że się zerwie. W 2 sekundy. Słuchaj, jak ty tak będziesz dobiegał do mnie jak do Kasjusza, to nie masz szans. Na ciebie będę gotowy, na Kasjusza jeszcze nie jestem. Na mnie też. Ciebie, to wtedy biorę na mnie tego też. Pana. Na mnie też. Pozycja bokserska. Dobra. Dobra, dziękujemy, siadamy do stołu. I zapraszamy wszystkich. Kasjusz, mogę coś jeszcze powiedzieć? No, powiedz. Miałem cały czas przygotowany taką wiadomość po francusku do Bombardiera, tylko że nie było okazji, nie? Dobra. Była okazja. François Gelafon. Je lis pas pour fasami, que ton aime à celebi. Chuka ma te tele pakavi à sabi. Je m'en appelle à côté de ma te moafo, à côté de ma ta ritinas nas ten son, je n'en. Repapadjei, on te canante, on prapapasei. Bombardier siedzi na zasadzie, ale co kurwa? Poliglota. Bon, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est quand même c'est nice quoi, parce qu'il a fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Nie wiem, co on tam mówił, no ale ogólnie miło, nie? Bo znowu. Naobliżał mu? Ja go zaorał! Nie wiem, co on tam mówił. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, parce que moi je parle pas polonais, mais je veux bien apprendre la langue polonais. Nie wiem, ja tego języka nie znam. To dobra, to zobaczymy, jak poznać. To chodźcie jeszcze face to face zrobimy jednak. Zapraszamy cię, Stifler. I... O kurwa, mać. Ludzie też są ciekawi. No, jaki on kurwa jest wielki. Dawaj tu. O kurwa. O kurwa. Tutaj chyba będzie ciężko, żeby coś powiedzieli. Chyba, że Stifler zarapuje. Ale twardo patrzą w oczy sobie. Nikt nie mrugnął jeszcze. Bardziej. Pozycja bokserska. Jebany, jaki on jest wielki. No ale Stifler się wjebałeś. Dobra, dziękujemy wam, siadamy. Dziękujemy wam, mordeczki. Teraz zapraszamy was na studio, a za chwilę panel trzeci. O kurwa. Nie no, za mocne to jest. Ta część mi się podobała. Co by nie mówić, ta część była mocna. O kurwa. Ten Bubuś mi emigrował.